Szanowni radni, rozpoczynamy. Działając zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym otwieram sesję Rady Miejskiej Trzcianki. Na wstępie rzecz formalna to sprawdzenie kworum. Dobrze. W obradach uczestniczy 16 z 21 ustawowo wybranych radnych. Zatem Rada Miejska Trzcianki może w tym składzie obradować i podejmować wiążące decyzje. Korekta, tak. Jest nas już 17. Mając powyższe na uwadze, chciałbym powitać radnych Rady Miejskiej Trzcianki oraz sołtysów. Burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Jaworskiego, zastępcę burmistrza Trzcianki pana Witolda Putyrskiego, skarbnika gminy panią Joannę Zieńko, sekretarz gminy panią Alinę Matkowską, mecenas obsługującego Radę Miejską Trzcianki panią Danutę Cisielską, kierownika referatu promocji kultury i sportu panią Iwonę Moraczyńską-Lilęk. Dzień dobry. Kierownika referatu planowania i gospodarki nieruchomościami pana Marcina Buźkę oraz inspektor z biura rady panią Marzenę Domagałę. Witam również wszystkich mieszkańców, którzy oglądają naszą sesję za pośrednictwem internetu. Witam również redaktorów i abonentów telewizji lokalnej w Trzciance oraz inne media. Także zaproszonych gości. Ze spraw informacyjnych zgodnie ze statutem wnioski o zabranie głosu na sesji złożyło dwóch mieszkańców. Jest nim pan Piotr Halama i pan Przemysław Kusz. Tutaj proszę z ich strony o czujność i zgłoszenie się w odpowiednim momencie, przy odpowiednim punkcie. Przechodzimy zatem do punktu drugiego. Porządek obrad został radnym przedstawiony zgodnie ze statutem gminy Trzcianka na 7 dni przed obradami w wersji elektronicznej. Czy macie państwo jakieś uwagi co do porządku obrad? Proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni państwo, prosiłbym państwa o to, żeby zdjąć z porządku dzisiejszych obrad uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości. To jest punkt 11 dzisiejszego porządku. Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. W takim razie tutaj na prośbę burmistrza pewnie za chwilę przegłosujemy usunięcie z porządku obrad punkt 11. Tak, to jest projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. Następne punkty po prostu dostaną odpowiednią, tak, zostaną przesunięte, czyli projekt uchwały w sprawie określenia formy wysokości trybu przyznawania pomocy dla repatriantów będzie miał punkt 11 i tak dalej aż do punktu 16. Już. Dobrze. Szanowni radni, za usunięciem tego punktu głosowało 17 radnych z 21. Dlaczego nie? Dobrze. Za jednogłośnie 17 radnych. Przechodzimy w takim razie do punktu numer 3. To jest przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 28 września. Czy są jakieś uwagi do protokołu?
Nie widzę. W takim razie proszę o planszę do głosowania. Głosujemy. No można zamknąć. Dobrze. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy do punktu 4. Aktualna sytuacja demograficzna w gminie Trzcianka i prognozy na przyszłość. Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzonym planem pracy Rady na miesiąc październik mamy analizować w tej chwili zmiany demograficzne, jakie zachodzą, zaszły w ostatnim czasie na terenie naszej gminy. Dlatego pozwoliłem sobie poprosić burmistrza Trzcianki, pana Krzysztofa Jaworskiego o przedstawienie danych wraz być może z pomysłami na zatrzymanie niepokojących trendów, a być może utrzymanie pozytywnych wskaźników, o ile takowe są. Proszę, panie burmistrzu. Demografia. Szanowni Państwo, prezentacji jakiejś szczególnej nie będzie, natomiast ja Państwu przypomnę po prostu pewne dane, które de facto wszyscy znamy i posiadamy, jakby nie było. Ze względu na to, że nie tak dawno, bo w czerwcu realizowaliśmy dyskusję na temat raportu o stanie gminy i w tymże raporcie o stanie gminy dane dotyczące demografii de facto rozpoczynają ten raport. Demografia jest na samym początku i mamy tam dwie strony poświęcone tym zmianom na przekroju lat, nie tylko przecież w roku 2022, którego raport dotyczy, ale na całym przekroju tychże lat. Także jest możliwość zauważenia znacznych zmian w demografii gminy i myślę, że Państwo też na to na pewno zwrócili uwagę. Może w raporcie nie jest to aż tak przedstawione kolorystycznie, ja zaraz jeszcze przejdę do innej strony, która to może w sposób bardziej obrazowy przedstawia, posługując się co nieco innymi danymi niż my. Natomiast zauważalna jest przede wszystkim zmiana w liczebności mieszkańców gminy. Jak Państwo widzicie, rok 2017. Te dane są odmienne tu u nas w ewidencji, odmienne są w GUS-ie. No, różnica zapewne wynika z tego, że niektórzy się nie zameldowali w Trzciance, a w niej zamieszkują i to deklarują. Niemniej jednak zmiana jest dosyć znaczna, bo już na tym przekroju lat widzicie Państwo,
że z 24 prawie tysięcy mieszkańców no, w roku 2022 na 31 grudnia mieliśmy niewiele ponad 23 tysiące mieszkańców. Podobnie jest ta druga, czy trzecia kolumna, to jest liczba mieszkańców samego miasta, która też spadła z 16800 do 16 tysięcy mieszkańców. To oczywiście jest to powodowane różnymi czynnikami, między innymi spadkiem urodzeń, który też jest tutaj zauważalny, szczególnie w tych ostatnich latach. Jak Państwo widzą, w roku 2017 jeszcze rodziło się około 250 dzieci. Natomiast w roku 2022 urodziło się 153 dzieci, wobec czego to jest o 40% mniej. No to jest jakby zatrważająco mało urodzeń, a jednocześnie stopa zgonów, czyli ta następna jeszcze kolumna, którą Państwo widzicie, kiedyś w poprzednich latach ona była zbliżona do tej ilości urodzeń. Ten przyrost był mniej więcej naturalny, był mniej więcej zerowy, raz lekko in minus, raz lekko in plus. Natomiast te dwa lata covidowe i te późniejsze pokazują, że drastycznie zwiększyła się ilość zgonów. 2020 rok to jest początek pandemii COVID-19 od marca. I odeszło od nas 305 mieszkańców, podczas gdy w poprzednim roku 80 mniej. W kolejnym roku, 2021, kiedy ta pandemia już przez cały rok funkcjonowała, kiedy pojawiły się te pierwsze reperkusje związane z brakiem dostępności do lekarzy, do opieki zdrowotnej, zmarło 366 mieszkańców gminy. Czyli już w zasadzie porównując to do ilości urodzeń, to samo pokazuje, jak ta liczba sumaryczna mieszkańców po prostu spadała drastycznie. No i rok poprzedni nie był niestety lepszy, nadal minus 150 osób, jeśli chodzi o sam przyrost naturalny, czyli to nie jest kwestia tego, że młodzi wyjeżdżają z Trzcianki się uczyć, czy zmieniają miejsce zamieszkania, tylko no 150 osób jednego roku jakby było. To tak jakby cała wapniarnia pierwsza czy wapniarnia trzecia nagle odeszła, czy smolarnia. Ciężko to sobie wyobrazić, ale takie te dane są i z roku na rok jakby dwa lata z rzędu, czyli jakby dwa sołectwa, przez te dwa lata straciliśmy de facto, tak porównując to do tych danych innego typu. Mowa jest jeszcze tutaj oczywiście o zameldowaniach, wymeldowaniach, co też pokazuje, jak to de facto wygląda. Zaraz się włączy. Nie jest tak, bez ruchu po prostu będzie się wyłączał i macie Państwo te faktyczne migracje i zameldowania. I jeszcze na końcu macie Państwo też ilości zawieranych małżeństw, co myślę też jest kluczowe chociaż nie jest warunkiem jakby koniecznym do tego, żeby rodziły się dzieci, natomiast widać ewidentnie, że jeszcze kilka lat temu tych małżeństw było zawieranych prawie 150 w skali roku, natomiast ten wskaźnik zdecydowanie spadł i w zeszłym roku było to 107 dla przykładu. Na ten moment te dane są jeszcze niższe. W każdej z tych pozycji. Także nie wiem, czy pan skarbnik to czyta? Te dane? Nie. Bądź co bądź, jeszcze dla przekroju, jacy są mieszkańcy gminy, to może zaraz będzie lepiej widoczne, jak Państwu pokażę to na stronie internetowej, która o tym traktuje.
co jest naturalne dla całego kraju. Więcej zarówno w kraju, jak i w Trzciance jest kobiet aniżeli mężczyzn. Szczególnie w tych rocznikach jakby starszych, gdzie no, mężczyźni mają średnią wieku siłą rzeczy niższą i jest ich już wtedy drastycznie mniej. Natomiast w większości, bo nie wszystkich przedziałach wiekowych mężczyźni są w tyle, natomiast kobiety górują, ale głównie przez to, że jest dłuższa ich długość życia. I jeszcze statystyki Urzędu Stanu Cywilnego. To oczywiście one obejmują trochę inne liczby, ze względu na to, że Urząd Stanu Cywilnego rejestruje wszystkie urodzenia, jakie miały miejsce w Trzciance. Także możecie Państwo spojrzeć, że pośród tych 153 urodzonych dzieci to raptem stanowiło one raptem 1/4 tych, które rodziły się w Trzciance, a 3/4 to byli mieszkańcy innych miast, którzy tutaj po prostu mieli ten poród odbierany. Tych zgonów też jest więcej zarejestrowanych akurat u nas w urzędzie z różnych względów, ale zdecydowana część z nich to są zgony mieszkańców, a część jest zgonami innych osób. Także takie dane w raporcie o stanie gminy Państwo otrzymali już za zeszły rok, ale w czerwcu tego roku. I teraz pokażę Państwu może trochę bardziej obrazowo, żeby to było tak, kolorowo dokładnie. Tak, żeby to było bardziej kolorowo. To ja poproszę tę karteczkę. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, jest taka strona, która agreguje dane generowane przez Główny Urząd Statystyczny. Te dane, tak jak mówiłem, one są troszkę odmienne od tych naszych danych. Niemniej jednak dla takiej poglądowej sytuacji to z pewnością jest wystarczające. Tak jak mówię, no tu są troszkę inne te liczby mieszkańców, natomiast też są wskazane wnioski z tych danych i widać właśnie te różnice i jest ocena jakby tych różnic wskazana. Tak jak mówiłem, 51% prawie to są kobiety, 49% to są mężczyźni. Tak zmieniała się ta populacja gminy Trzcianka. Widać, że ten spadek ma miejsce dopiero w tym ostatnim okresie. Wiek mieszkańców gminy średni na tle kraju, na tle Wielkopolski. Jesteśmy młodsi średnio. Wiek średni w podziale na płeć i to jest ta bardziej kolorowa, myślę, drabinka wieku, kiedy widać, ile w poszczególnych grupach wiekowych mamy mieszkańców i jak ta przewaga na rzecz jednej bądź drugiej płci wygląda. To są dane powszechnie dostępne i można do nich zajrzeć, polskawliczbach.pl. Stan cywilny. Także potencjał jeszcze jest, 30% osób to kawalerowie bądź panny, jeśli chodzi o liczbę zawieranych małżeństw, natomiast kwestia dzieci to już jest jakby odmienna sytuacja. I takie dane Państwo mogą na tej stronie ujrzeć. I jak wyglądamy na tle też innych, i widać, że mamy mniej małżeństw niż w Polsce, natomiast więcej rozwodów niż w Wielkopolsce, a tyle samo co w samym kraju. No i tak to wyglądało na poszczególnych latach. Przyrost naturalny,
No to mówiliśmy, minus 150 to jest... I ten spadek no, też jest do zaobserwowania. Wiadomo, mamy różne te okresy, w których no, powojenne, w których te osoby napływały, w których rodziły dzieci i tak dalej, no to efekt tych wszystkich niży, wyży jest też odzwierciedlony, natomiast teraz jest drastyczny, niczym jest, znaczy nie spowodowany tymi minionymi niżami spadek tej ilości urodzeń, a wzrost ilości zgonów. No i w zeszłym roku urodziło się dla ciekawości 77 dziewczynek, a 71 chłopców, tak. Nawet macie Państwo średnią wagę noworodków, ale to już myślę, że dla zainteresowanych każdy sobie sprawdzi. Natomiast dodam jeszcze Państwu te dane na dzień przedwczorajszy, tak? No bo wtedy Pan Przewodniczący poprosił mnie o te dane, więc przedwczoraj te dane są jakby jeszcze gorsze siłą rzeczy. Ogółem liczba mieszkańców 22 518, ilość zarejestrowanych zgonów do przedwczoraj już 239, z czego 209 to zgony mieszkańców Trzcianki. Natomiast liczba zarejestrowanych urodzeń 443, z czego 128 w porównaniu do 209 zgonów, 128 dzieciaczków urodziło się do dnia 24 października, a zostały 2,5 miesiąca. Więc te jakby statystyki będą kiepskie również w tym roku. I liczba zawartych małżeństw mieszkańców gminy Trzcianka to 69, a w sumie 93. Mi częstokroć się zdarza udzielać jakby ślubu osobom, które niekoniecznie są z terenu gminy Trzcianka, natomiast na terenie gminy Trzcianka takiego ślubu jakby pobierają się po prostu tutaj i taki ślub, takie wesele tutaj mają organizowane. Stąd ta różnica. Bądź co bądź do końca roku no niewiele te dane się zmienią, więc perspektywa jest mocno niekorzystna. Stąd też w porządku dzisiejszych obrad jedna z uchwał, które miałyby potencjalnie pomóc, oczywiście nie strategicznie, nieznacznie w poprawie tej demografii, a mówię tutaj o uchwale dotyczącej trybu wspierania i zapraszania do nas rodzin repatrianckich, czyli osób o korzeniach polskich, posiadających polskie obywatelstwo, kartę Polaka, których rodziny kiedyś były, mieszkały w Polsce, a które zostały albo zesłane na wschód, albo po prostu Polska na wschodzie po wojnie jednej i drugiej zmieniła granicę i po prostu przestali w niej mieszkać. Ale jest taka możliwość, żeby ich do siebie zaprosić średnio raz w tygodniu, bardzo uśredniając, raz w tygodniu otrzymujemy taką prośbę o to, żeby ugościć taką rodzinę repatriancką i wtedy no my na ten moment odmawiamy, natomiast jeśli Państwo przyjęliby dzisiaj tę uchwałę, stanowiłaby ona podstawę do tego, żeby w przyszłości móc takie wsparcie zaoferować. Wsparcie jest określone w tej uchwale. Dotyczy ono przede wszystkim tego, żeby znaleźć takiej rodzinie lokum, zwolnić ją z odpłatności na 3 miesiące, dać takie środki czy sprzęt, wyposażenie na start i szereg jakby rodzajów pomocy związanej z tą obsługą administracyjną i wyrobieniem dokumentów, odnalezieniem się tutaj na miejscu. Oczywiście takie osoby mogą liczyć jeszcze na pomoc państwa, za pośrednictwem starosty mogą też takie wsparcie otrzymać i gminy również mogą liczyć na pomoc budżetu państwa na ten cel, wobec czego część z tych kosztów, które my tutaj deklarujemy w tej uchwale, mogłaby zostać refundowana przez wojewodę. Dla przykładu gmina miasto Wałcz w tym roku przyjęło już 3 takie rodziny repatrianckie, a w swojej historii jeszcze więcej. Zazwyczaj są to rodziny z dziećmi już, które by poszły do szkoły, natomiast rodzice bardzo chętnie znaleźliby zatrudnienie i po prostu nowe miejsce do życia, do funkcjonowania. Stąd ja ze swojej strony rekomenduję przyjęcie tej uchwały.
Oczywiście każdorazowo, jeśli chcielibyśmy wyrazić zgodę na takie przyjęcie, to Państwo będą podejmowali indywidualną, dedykowaną danej rodzinie uchwałę, która będzie wyrażała zgodę na przyjazd dla takiej właśnie rodziny. I myślę, że dobrym momentem na taki gest, takie rozpoczęcie takiej działalności będzie ten moment, w którym zacznie się budowa już mieszkań komunalnych, gdzie faktycznie będziemy mieli co tym osobom zaoferować i kiedy już jakby te nasze możliwości będą, no, polepszą się w stosunku do tych, co mamy obecnie. Także z mojej strony to w zasadzie w tym temacie wszystko, ale jestem gotów do dyskusji. Dziękuję bardzo. Otwieramy dyskusję. Czy jest ktoś chętny, kto by chciał z radnych zabrać głos w tej sprawie? Mam tutaj zgłoszenie od mieszkańca Trzcianki. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie burmistrzu. No to fajnie, pooglądaliśmy sobie komercyjną stronę internetową. Ja też wydrukowałem dwie strony z raportu, który liczy 140 w sumie stron. Wydaje się, że demografia to jeden z kluczowych elementów, kluczowy czynnik miastotwórczy i on tak naprawdę wyznacza nam też kierunki rozwoju miasta. No, wniosek jest jeden, nie będę już państwu przytaczał liczb, bo to zrobił pan burmistrz. Tak naprawdę kolokwialnie powiem, trochę się zwijamy. Chciałem takim być prorokiem i powiedzieć, że w 2023 roku nasza gmina będzie liczyć poniżej 23 tysięcy mieszkańców. Pan burmistrz poinformował, że już liczy 22 518 mieszkańców, jeżeli tak na szybkiego, tak, 22 518 mieszkańców. Okej. I to jest trochę zatrważające, bo to nam pokazuje tendencję i proces, bo tendencja i proces jest tak naprawdę istotny, a nie dana liczba w danym jakby momencie. No i okej, liczyłem na to, że pan burmistrz poza tym, że pokaże nam stronę z raportu czy stronę internetową, zaproponuje jakieś rozwiązanie. Zawsze mówi o jakimś strategicznym myśleniu, o strategicznych planach, no jakby na to nie liczyłem. Bardziej myślałem, że przedstawię jakieś po prostu zwyczajnie pomysły. No usłyszałem o jednym, czyli repartianci. No okej. Może to jest jakiś pomysł, nie komentuję go, bo dopiero tak naprawdę o nim usłyszałem. Tak pół żartem, pół serio, jeszcze w 2018 roku pan burmistrz coś mówił o, jak kandydując, o tym, że może powiat trzcianecki, no na razie gmina nam się zwija, w związku z tym może zejdźmy po prostu zwyczajnie na ziemię. Okej. Jako gmina coś musimy zaproponować, tak, czyli jakby ten element prorozwojowy, czyli żeby ściągnąć tych ludzi, to jest. Na ten pomysł liczyłem ze strony pana burmistrza. Tak sobie patrzę na nasze ościenne gminy, gminę Ujście, naszych sąsiadów, gminę Szydłowo. Tak? To trochę się zrobiły sypialnie dla miasta Piły. Szydłowo ma komunikację miejską, Ujście, Ługi Ujskie komunikację miejską, tam jeżdżą normalnie autobusy miejskie w cenie biletu takiej samej jak dla mieszkańca Piły. To jest jakiś pomysł. Ja nie uważam, czy on jest dobry, zły, ale jest jakiś pomysł, bo po prostu tego pomysłu w tej Trzciance no na dzisiaj po prostu zwyczajnie nie widzę. Nie wiem, mieszkalnictwo, nowe firmy na Trzciance Południe, tego rozwoju, sorry, ale jakoś nie dostrzegam tych wielkich firm. SIM-y miały być mieszkaniami dla tych pracowników, którzy będą pracować w tych zakładach, które powstaną na terenie Trzcianki Południe. Zakładów nie widzę. SIM-y słyszę, że będą budowane w Białej. To okej, może to jest jakiś pomysł, tylko trudno mi sobie wyobrazić, że do tej Białej będą ciągnąć ci nowi pracownicy, będą chcieli tam mieszkać, no bo pewnie będą myśleli bardziej o tym, że chcą zamieszkać w mieście i tu w mieście jakby pracować. O komunikacji miejskiej wspominałem, o komunikacji
No właśnie, bo my musimy się gdzieś zorientować. Jesteśmy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, trudno nam się zorientować na Czarnków, bo on jest jakby mniejszy. Więc orientujemy się na Piłę. Wielu z nas jest gdzieś powiązanych z Piłą i zawodowo, i tam jeździ do galerii, i tam jeździ do kina, i tam jeździ na basen. To jest dla nas punkt jakby odniesienia. A tu słyszę, pamiętam na którejś z sesji pan radny Kilian wspomniał o tym, że z Białej nie można za bardzo się wydostać, bo po prostu autobusy nie jeżdżą. Tak to wygląda dzisiaj. I to jest ten pomysł, bo my musimy wymyśleć coś, żeby tych ludzi po prostu zwyczajnie do Trzcianki ściągnąć. W różnym charakterze, niech się tu budują, mieszkają, bo ci ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam na Gładyszewie czy w Ługach, oni są mieszkańcami gminy Szydłowo czy gminy Ujście i tam płacą podatki. Zostawiają kasę. Pracują pewnie często zwyczajnie w Pile. Tak? I tego pomysłu po prostu zwyczajnie mi jakby brakuje. Nie dostrzegam też jakiegoś pomysłu w ostatnich wielkich pieniądzach, które dostaniemy z Unii Europejskiej, czyli nasz ZIT słynny, który tam za bardzo pewnie nie był skonsultowany. W związku z tym nie wiem, na ile mieszkańcy orientują się, co chcemy w ramach tego ZIT-u wybudować. No budujemy centrum przesiadkowe, czyli mniejszą wiatę niż ma Piła. Trudno nazwać to centrum przesiadkowe. Pytanie, co tam będzie jeździć? No nie wiem. Ścieżka rowerowa powstanie na Dolince Miłości, no więc rowerami sobie może dojedziemy, nie wiem jak dojadą ludzie z siedliska, żeby dostać się do Piły, nie wiem, okej. Okay. Plus ścieżki rowerowe i jakieś ekologiczne projekty, zbieranie deszczówki, już kończę. I tyle, w związku z tym wydaje mi się, że warto rozpocząć dopiero debatę na temat jakby demografii, a nie puentować ją dwoma stronami w raporcie czy danymi statystycznymi, które wszyscy po prostu zwyczajnie znamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyskusja trwa. Zachęcam. Dobrze. Jeżeli nie ma chętnych, to przechodzimy. Tak. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Rada Miejska Trzcianki wpisała sobie temat demografii do planu pracy Rady. Dwa dni przed sesją pan przewodniczący zażyczył sobie przekazania Państwu informacji na ten temat, co niniejszym uczyniłem. Nie zauważam woli dyskusji ze strony Państwa radnych w temacie planu pracy Rady. Natomiast słyszę do siebie tutaj uwagi ze strony pana Halamy. Tematy związane z działalnością burmistrza dotyczące rozwoju mieszkalnictwa, współpracy z Piłą w ramach ZIT-u były niejednokrotnie omawiane. Jak chcecie Państwo, to ja mogę w szerszy sposób omówić tę tematykę. Tylko proszę o taką informację z wyprzedzeniem, żeby takie dane przygotować, jeśli Państwo chcecie je usłyszeć. Nie było moim zadaniem dziś tworzenie tutaj swojej autopromocji, tylko przedstawienie danych demograficznych, o które pan przewodniczący poprosił dwa dni temu, wobec czego tak zostało one zaproponowane. Jestem nadal otwarty na dyskusję, jeśli chcemy w tym temacie szerszą odbyć. Tak, panie burmistrzu, poprosiłem pana na piśmie o przedstawienie takiej analizy. Natomiast plan pracy Rady był zatwierdzony w grudniu zeszłego roku i każdy się z nim zapoznał, praktycznie no, wszyscy go mamy. Ale rzeczywiście te dane, które pan przedstawił, dla mnie są wystarczające, więc stanął pan na wysokości zadania na pewno i tutaj nie mam żadnych uwag. Mieszkaniec był, zapowiedział się, że zabierze głos, wypowiedział się. Tyle. Jeżeli radni potrzebują jeszcze jakiejś dyskusji tutaj nad tą demografią, to proszę, słucham. Pan radny Edward Joachimiak, proszę. Dziękuję uprzejmie. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem najlepszym dyskutantem w sensie rozwoju ilościowego mieszkańców, ale to moją wypowiedź chciałem potraktować jako pewną kwestię refleksyjną i myślę, że ten, no tak to delikatnie nazwę, brak chęci dyskutowania wynika z pewnej, nazwałbym to, bezradności.
bo również i moja wypowiedź jakby sentencją w tym kierunku zmierzała. Demografia to jest rzecz bardzo delikatna, bardzo trudna, a równocześnie bardzo szeroka, bo na te procesy, o których możemy wspominać w kontekście demografii, to w zasadzie wszystko, dosłownie wszystko, co się dzieje zarówno w sferze materialnej, jak i obyczajowej, bo to też jest ważne, albo nawet ważniejsze niż kwestia materialna, to powoduje, że możemy mówić tutaj o wszystkim i o niczym. Dosłownie, o wszystkim i o niczym. O wszystkim, czyli że na kwestię wzrostu liczby mieszkańców działa wszystko w sensie, że tak powiem, materialnym i zarówno nasze osobiste sytuowanie się to materialne, ale również pewna filozofia życia, która nam wszystkim się albo większości nas w jakiś sposób zmienia, filozofia. I tego nie będę już na czynniki pierwsze rozkładał, czyli solo, czy razem, czy dzieci jedno, czy sześcioro. Ta filozofia i te elementy tej filozofii życia, funkcjonowania i rozwoju demograficznego, każdy z nas ma swoje. I ta filozofia się zmienia, bo tak jak kiedyś duże rodziny, duża liczba razem mieszkających osób było standardem, w tej chwili się to wszystko zmienia. Czy źle, czy dobrze, trudno oceniać. Nie, ja jestem od tego fachowcem. Ale jeszcze trochę wzroku mamy i widzimy, że to są kwestie, które, jak pokazuje rzeczywistość, czasami są procesy odwrotne od zamierzonych. Czyli na przykład dzietność wcale nie jest związana ze statusem materialnym. Dzietność nie jest wcale związana z usługami publicznymi. Bywają tam zupełnie inne motywacje i na to wpływu nie mamy. Ale żeby tak całkowicie pesymistycznie nie zakończyć i nie wchodzić jeszcze większe, w zasadzie teoretyczne dywagacje, to uważam, że trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie wszystko to, co się dzieje na terenie samorządu, czy jest to decyzją organu samorządowego, jakim jest Rada i Burmistrz, czy to, co się dzieje, będące wynikiem decyzji państwowych, zdecydowanie ma wpływ na dzietność, bo to tak trzeba powiedzieć, o to chodzi, żeby tych mieszkańców było no, po prostu rodzimych więcej. Wszystko. I zakład pracy, i rozrywka, i mieszkanie, i wiele jeszcze innych czynników. Czyli nie ma czegoś specjalnego, co sprawi, że ta dzietność będzie znacznie większa. Jedynym moim zdaniem czynnikiem jest taki czynnik łączny, że wszystko to, co dotyczy człowieka,
musi być realizowane i niekoniecznie z myślą o demografii, a to w sposób naturalny da efekt. Czy da efekt taki, którego byśmy sobie chcieli, wcale nie ma pewności. Będzie wszystko działało idealnie, a efektu liczbowego może i chyba nie będzie w najbliższym czasie, jeśli coś zasadniczego się nie zmieni. Statystyki pokazują, że jesteśmy teraz w głębokim dołku. Ja nie łączę tego ani z ostatnią kadencją, bo jak patrzymy na lata, to ten dołek, szczególnie taki brzydki, zaczął się właśnie w tej kadencji, którą my tutaj w tej chwili reprezentujemy. To jest przypadek, a nie jakaś tam metoda. I na zakończenie dopowiem, że to, że mamy taką strukturę, to, że nie mamy dzietności, jakiej byśmy sobie chcieli, przed samorządami, w ogóle przed ludzkością, stoją zadania, no powiedzmy, równoległe, innego nieco charakteru, bo jak popatrzyliśmy na tą tabelę mieszkańców wiekowo Trzcianki, no to nie wiem, czy ktoś tam był uprzejmy zwrócić uwagę, że dominujące liczby mieszkańców to są 60-latkowie i plus. Czyli my jako gmina mamy ogromny obowiązek, w pewnym sensie ciężar, ale miły, żeby dbać nie tylko o tych, którzy są młodzi i mogą, ale również o seniorów, których mamy dużo i którzy też opieki wymagają. Dziękuję uprzejmie. A szalecznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Wincenty Kilian, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. No, kolega miał dużo racji tu przedmówca mój na pewno w tym, co powiedział, ale ja króciutko chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. A młodzi w tej chwili, dużo osób, nie mamy takich tutaj danych, ale myślę, że sporo osób jest wykształconych bądź z wykształceniem większym, bądź jakimś tam konkretnie tematycznym. No i chcieliby się realizować, chcą podjąć pracę. Często myślenie jest takie, że najpierw praca, trochę ułożyć sobie życie, zabezpieczyć się i później są dzieci. No różnie to jest i to decyzją o ilości dzieci oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, ale na pewno problemem jest na dzisiaj, to mam taką wiedzę po rozmowie z młodymi ludźmi, no jakieś tam ilości. No, to jest problem z wychowaniem, znaczy z wychowaniem dzieci. W sensie takim, żeby małe dziecko kilkuletnie do tej okresu, do szkoły podstawowej była możliwość żłobka, była możliwość przedszkola. To, żeby miał kto w tym okresie się nim zająć, nie zawsze są pod ręką dziadkowie czy osoby, które mogłyby się nimi zająć, to jest pewien problem. Na ile to pomoże sprawie, też nie możemy chyba patrzeć w ten sposób, że jeżeli będą ilość dzieci będzie odpowiednia, duża, to będziemy zajmiemy się żłobkami. To po prostu należałoby, uważam, robić już. Takie, patrząc na naszą gminę, to takie miejsca jak ośrodki, że powiem, że jak wieś Siedlisko chociażby, wieś Biała, powinno mieć swój żłobek. Także nie wiem, jeden oddział, czy jak coś tam, w jakiej wielkości by to musiało funkcjonować, ale powinno być, żeby ci ludzie mieli, młodzi, żeby mieli możliwość.
Na pewno, oczywiście w tych miejscach przedszkole też są oczywiście konieczne, może więcej. Ale to jest, bo dowieść dziecko w przypadku na przykład siedliska chociażby, to te ościenne wioski mogą, po drodze często ludzie pracując, większość pracuje w Trzciance, robią to automatycznie, po prostu jadąc do pracy zawozi dziecko do przedszkola. Jest to, nie wiem, może prosty przykład, ale na pewno tak jest. Mam ze swojego doświadczenia swoich dzieci takie doświadczenie, znaczy wiedzę taką, że dziewczyna miała dobrą pracę, no ale nie było co zrobić z dzieckiem. Nie? Dziadkowie też jakąś ilością dzieci mogą się zająć, ale nie tam szóstką czy ósemką. Dlatego to jest na pewno problem, na pewno to ułatwiłoby życie. Na ile to było, przyniosłoby ten efekt związany z demografią, nie wiem, ale na pewno jest to potrzebne. I dlatego jak były, nie wiem, czy jeszcze są pieniądze na wsparcie typu Maluch Plus czy inne, należałoby to wykorzystywać. To na pewno pomoże sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Walkowiak, proszę. Ja myślę, że też ta sytuacja, którą mamy obecnie, jest spowodowana większą świadomością ludzi młodych, jeżeli chodzi o zakładanie rodziny. Chodzi mi o świadomość poczucia bezpieczeństwa dla własnych dzieci. I no niestety, ale młodzi, niestety, więcej kalkulują, tak? Bo czy nawet zakładając rodzinę, przewidując jedno czy dwójkę dzieci, to jest to poprzedzone naprawdę dużą kalkulacją i analizą, czy faktycznie my jesteśmy w stanie jako rodzice stworzyć bezpieczeństwo dla swoich dzieci. I tu jest większa świadomość ludzi młodych. Na pewno bardziej skuteczna jest antykoncepcja w obecnych czasach i większa świadomość antykoncepcji. I też oczywiście my jako radni, mieszkańcy Trzcianki i ci, którzy decydują o tym, jak Trzcianka i okolice ma wyglądać, też musimy się zastanowić, co możemy zrobić my, żeby skłonić osoby młode, żeby zostając tutaj, były w stanie założyć rodzinę i stworzyć dla niej bezpieczeństwo. Na ten moment proszę spojrzeć na przykład sytuację na rynku mieszkaniowym. Wydaje mi się, że to nie jest tylko moja opinia pojedyncza, ale również i opinia innych osób. Ceny nieruchomości w Trzciance są o wiele wyższe niż na przykład w Pile. Nie wiem, z czego to wynika naprawdę, ale przeanalizowałem, ponieważ jestem też na etapie, jestem w momencie, kiedy no szukam mieszkania, który spełni moje warunki, jeżeli chodzi o moją rodzinę. No i analizowałem ten rynek i ja jestem naprawdę w szoku, że ceny naszych mieszkań są wyższe niż na przykład proponowane w Pile. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za ten głos. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny Marcin Walkowiak, proszę. Ja króciutko. Od granatu, który wrzucił pan Halama, poprzez granat, który rzucił w radę pan burmistrz. Nie wiem dlaczego. Przecież to nie nasza wina jest, że taki temat jest. Chcieliśmy porozmawiać tylko. Wszystko znowu się sprowadziło na sam koniec do pieniędzy i do momentu rzeczywiście rozwiązań u góry, nie naszych. Niewiele mamy tu do... Nie zgadzam się, że dużo mamy tu do zrobienia. Do momentu makroekonomicznego zrobienia porządku w pieniądzach u góry. To będzie schodziło do dołu, czy to będą ceny mieszkań, czy tak jak pan Edward Joachim jak mówił o różnych czynnikach wychowawczych. Jak pan Kilian mówił, nie zrobimy nic, musimy dostabilizować chyba tą sytuację, która jest wyżej. Nie my, ale ci, którzy przyjdą teraz, mam nadzieję, że to zrobią i wydaje się, że uregulowanie tego spowoduje uregulowanie na dole poczucia bezpieczeństwa. I tylko to chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję również. Może pan burmistrz, ale chciałem też coś powiedzieć. Tak.
Tak mnie teraz pewna myśl zaskoczyła, bo jak sobie zdajemy sprawę, jak wyglądało życie 40 lat temu, no to normą było, że nasze babcie, mamy rodziły nas w wieku lat 20, 18, 20 i taki był trend. Później za jakiś czas to było 25, 7 lat. Dzisiaj mówimy tutaj o świadomości rodziców, to już jest 30 lat i więcej, tak? No dlatego być może wtedy decydujemy się nie na dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, tylko decydujemy się na jedno dziecko, ewentualnie dwóch. Dlatego jest po prostu regres, jeżeli chodzi o sytuację wymiany pokolenia i myślę, że dotyka to wszystko. Do tego jeszcze myślę, że każdemu chodzi o te troszeczkę wygodne życie, wygodniejsze życie niż my mieliśmy, żeby zabezpieczyć tym dzieciom lepszy start, a widać bardzo, że duże aglomeracje, duże miasta oferują o wiele więcej. Czyli jeżeli chodzi o pracę, my może oferujemy bardziej taki spokój w naszym mieście, tak? Byliśmy ostatnio na 65-lecie u spółdzielni mieszkaniowej, gdzie był puszczony film właśnie i mieszkańcy mówili, że się świetnie żyje w tej społeczności, tych spółdzielczych, w tej spółdzielczej społeczności i w ogóle, że jest fajnie, bo jest bezpiecznie. Nie? Być może my mamy to właśnie do zaoferowania, bo no co my możemy zrobić? Możemy wszystkich dopingować do zakładania rodzin, do mówiąc krótko, robienia dzieci, tak? Ale no mówiąc tak kolokwialnie, tak? Natomiast na pewno jest duży u nas potencjał, żeby jednak ściągać tutaj do naszego miasta, do naszej gminy ludzi i mówić im po prostu wprost. U nas jest po prostu bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Marek Dąbrowski, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. No tutaj radny Walkowiak powiedział o granacie, no, został wrzucony, prawda? Pan Halama zatroskany oczywiście wyszedł przed naszą dyskusją, bo tak się przejął. Ale to, no, to coś jakiś tak fajnie jest, bo już się stęskniłem za mieszkańcem. No ale odwiedził nas dzisiaj i brawo. Natomiast już wracając tak poważnie, to może należy się zapytać kobiet, które setkami tysięcy wychodziły, protestowały i może to jest to clue jakby tego problemu. Przecież te kobiety nie wyszły, żeby pochodzić sobie z parasolkami, tylko wyszły załatwiać swoje podstawowe sprawy, jak bezpieczeństwo, opieka zdrowotna. Ja chciałem na to zwrócić uwagę. Także no szkoda, że nie ma pana mieszkańca, to no by może usłyszał. To jest jakby moje zdanie. No i bezpieczeństwo. Kobiety wyraźnie mówiły o bezpieczeństwie i co się z tym dalej wiąże. Także nie uratowało to 500+, 800+, które jest planowane. To nie uratowało, bo pieniądze jednak to nie wszystko. Liczy się ta podstawowa opieka zdrowotna. Liczy się opieka, jaką możemy uzyskać za przedszkola, w ramach opieki, no przedszkola, żłobki, obiady w szkołach. No to jest wszystko z sobą powiązane. Nie wystarczy wyjść, powiedzieć, że burmistrz nic nie robi, bo nie ma dzietności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem tutaj pani radna Marta Matkowska, proszę. Nieczęsto się to zdarza, ale tutaj zgodzę się z panem Dąbrowskim w tej kwestii. To bezpieczeństwo jest istotne, ale tutaj nawiążę też do tego, co powiedział pan radny, pan przewodniczący Matkowski. Część mojej rodziny sprowadziła się tutaj i co zachwyca w Trzciance? Ja mogę to powiedzieć na podstawie tego rodziny mojej, która tutaj przyjeżdża. Musimy bardziej rozwinąć się turystycznie, ponieważ nasze jeziora tutaj i nasz region jest tą perełką i brak korków. Tutaj przyjazne tereny zielone to naprawdę zachęca innych, żeby rezygnować z tego, żeby stać w długiej kolejce do urzędu, do szpitala, gdziekolwiek w dużym mieście i oni patrzą na Trzciankę łaskawszym okiem. Więc my powinniśmy naprawdę też myśleć o tej promocji turystyce daleko pojętej, bo kto nas odwiedzi, zachwyca się i zaczyna myśleć, a może by tak się tutaj przenieść. I w ten sposób też jesteśmy w stanie tą demografię w jakikolwiek sposób poprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Jadwiga Durejko.
Proszę. Tutaj również nawiążę do słów poprzednika i prawda jest taka, że rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa i sprawa porodów, bezpiecznych porodów była rzeczywiście tym poważnym hamulcem. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja zdecydowanie się poprawi, jest ku temu nadzieja. I faktycznie, jeżeli chodzi o gminę Trzcianka i miasto i wieś, są po prostu bezpieczne i należy zachęcać faktycznie mieszkańców do tego, żeby tutaj się pojawiali. Natomiast ja powiem tak, nie wiem, czy pan burmistrz sobie przypomina, ale w chwili, kiedy zostało przeniesione przedszkole do szkoły, to tam podejmowaliśmy między innymi też temat, że może by na tym terenie utworzyć żłobek. Bo żłobek jest nam bardzo potrzebny, co pokazała ta izba żłobkowa, która znajdowała się w Runowie, bo tam okazało się, że jest za mało miejsc trzeba więcej. Ale ja mimo wszystko optymistycznie patrzę. Bo zwróćcie uwagę państwo, że pojawiła się perspektywa mieszkań. Mieszkań nie tylko SIM-ów. Tu burmistrz mówił o komunalnych mieszkaniach, może one się wreszcie zrealizują. Miejmy nadzieję, że te pieniądze się pojawią i faktycznie się zrealizują, bo przecież czekamy niecierpliwie. I teren jako teren tutaj zachęca do tego, żeby mieszkać bezpiecznie, spokojnie, ładnie przede wszystkim. No i mam nadzieję, że zmiana, która nastąpiła, spowoduje, że będzie wycofany ten zakaz budowy domów spowodowany zasobami, bo mamy, niestety nie możemy dostawać pozwoleń na budowę domów, ponieważ bo się okazuje, że jest węgiel. Także miejmy nadzieję, że po prostu to zostanie wycofane. I ja myślę, że perspektywicznie rysuje się nam Trzcianka tak dosyć optymistycznie, to miejmy nadzieję, że za rok już te dane cyfrowe się zmienią i kobietki poczują się bezpieczne i że po prostu będziemy mieszkać w naszej ładnej gminie ze żłobkami, z przedszkolami. No i tak naprawdę powiem uczciwie, nie wiem, może nie mam orientacji, ale tak się rozglądam, czy na terenie Trzcianki lub któryś z wiosek jest jakieś takie miejsce, gdzie młodzież może się pojawić, gdzie może się bawić. Klub młodzieżowy, takie po prostu dyskoteka. Bo jak ja sobie przypominam, to dzietność, dyskoteki powodowały też pewien procent dzietności, prawda? I różnego typu kluby również powodowały, że ta dzietność wzrastała, jak sobie dobrze pamiętam. Za moich czasów, że tak sobie mogę powiedzieć, to były tak zwane prywatki, prawda? No, później się pojawiały zabawy, a w tej chwili, gdyby taki klub, dyskoteka się pojawiła, na pewno miałoby to ogromne znaczenie, uważam. Ale dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciał tutaj też zabrać głos, proszę. Szanowni Państwo, ja tak, życzyłem sobie dyskusji, skoro Państwo to zapisali w planie pracy Rady i dobrze, że ta dyskusja została w końcu wywołana. Czy granatem, czy słowem, to już zależy od percepcji. Natomiast też zgodzę się tu z niektórymi z przedmówcami. O dziwo też, tak jak Pani Marta, o dziwo się zgadza z Panem Markiem, to ja się zgodzę i podziękuję za te słowa Pani Marcie, że Trzcianka może być i miejscem przyjaznym i warto rozwijać ją pod tym kątem turystycznym, żeby te zasoby zwiększać. Natomiast pozwólcie Państwo, że odniosę się do tych właśnie propozycji, które przez te kadencje przecież się pojawiły i zostały zrealizowane w części bądź są w zamierzeniach, a dotyczą tej demografii, o których tutaj wywoływano, które wywoływano do tematu, do tablicy. Przede wszystkim ta opieka żłobkowa, ona została zwiększona już w tej chwili o 150% w stosunku do tego, co zastaliśmy. Oczywiście w liczbach bezwzględnych to są oczywiście małe zwiększenie, natomiast mając w perspektywie jeszcze środki do dyspozycji na kolejne miejsca, no to będzie de facto no czterokrotne tutaj zwiększenie tej bazowej liczby, z której wyszliśmy, do
100 miejsc z 24 publicznych miejsc w żłobku, wobec czego uważam to za dobre działania, które przedsiębraliśmy. W tym samym jakby kierunku szedł trzcianecki bon żłobkowy, który został uruchomiony po to, żeby również te żłobki prywatne były podobnie, w podobnej formie konkurencyjne wobec tych publicznych i żeby ci mieszkańcy, którzy mają tę żyłkę przedsiębiorczą, weszli jakby jeszcze w tę niszę i uruchomili swoje zasoby, co też jakby się dzieje. Także ten bon żłobkowy przez państwa też został zaakceptowany. Wspomniane tutaj przed chwilą mieszkania komunalne, no zostały zaprojektowane, mamy pozwolenie na budowę, jesteśmy gotowi do tego, żeby te działania rozpocząć. I no, czekamy tylko na finansowanie z budżetu państwa. No, każda siła polityczna przed wyborami październikowymi deklarowała, że mieszkalnictwo będzie leżało na ich sercu, wobec czego zakładam, że w końcu te środki otrzymamy i faktycznie pozwolą nam na to przy zaangażowaniu środków własnych, przecież 20% i niebagatelnych 4,5 miliona co najmniej na dzień dobry, na to, żeby te ilość mieszkań zwiększać, chociaż w statystykach tych, które przekazywałem, też ta liczba mieszkań i tak się zwiększa. Natomiast być może to też pomoże. No dziś proponuję państwu jeszcze tę uchwałę o repatriacji jako kolejny element tej walki z demografią, której no sami siłą rzeczy nie przeskoczymy. Pan Edward jakby dał mi trochę więcej spokoju tutaj na sesjach, to może ja bym się zajął dzietnością, a nie problematyką tutaj realizacji naszych wspólnych zadań. Wobec czego jakby ta atmosfera spokoju zapanowała kiedyś, to też może byłoby, można się skupić na innych rzeczach, a nie tylko na tych działaniach samorządowych. Także wiele jest takich płaszczyzn, których dotknęliśmy i wydaje się, że te bezpieczeństwo jest podnoszone. Uruchomiliśmy przecież też program dofinansowania in vitro. Owszem, jeszcze nie mamy z tego tych mierzalnych efektów, ale jest taka możliwość i być może któraś z tych prób będzie skuteczna i pomoże wpłynąć na to, że któraś z rodzin się powiększy dzięki temu wsparciu. Także szukamy tych narzędzi, oferujemy te narzędzia i można je wylistować i pokazać, można się nimi poszczycić. No i miejmy nadzieję, że suma tych działań wesprze tę walkę z malejącą, jakby nie było, dzietnością, ale ona maleje na skalę kraju, natomiast liczba zgonów rośnie też na skalę kraju i nie jesteśmy tutaj w żaden sposób odosobnieni. Stąd jeśli kolejne działania będziemy przedsiębrać, no to oczywiście też być może one pozwolą na to, żeby ci młodzi ludzie tutaj pracowali. Strefy ekonomiczne powstają, z PIŁ-ą i z ZIT-em współpracujemy i będziemy się łączyć, wobec czego wydaje mi się, że każdy z tych kroków, jeśli będą zagregowane, sumarycznie je weźmiemy do siebie, to są dużym krokiem w przód, natomiast bardzo negatywne jest to otoczenie zewnętrzne i ciężko jest po prostu je pokonać. Ale jeśli państwo będą mieli propozycje kolejne takich działań, no to przecież możemy je przedebatować i wdrożyć w życie. A propos siedliska, no to dzisiaj podpisaliśmy umowę na przychodnię zdrowia, więc w tym miejscu powstanie przychodnia zdrowia. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy ten punkt. Szanowni radni, przechodzimy zatem do punktu 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035, który zawsze omawiamy z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. I tak. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej był poddany dyskusji na komisjach. I tak, Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 6 radnych. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały.
I Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu za 4 radnych, wstrzymał się 1 radny, nie było głosów przeciw. Natomiast projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Gospodarcza. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 4 radnych, przeciw nie było głosów oraz wstrzymało się 2 radnych. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały. Jednocześnie komisja zawnioskowała, by zabezpieczyć w budżecie gminy 55 tysięcy zł na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą dla gminy Trzcianka, docelowo dla WOPR Anioły. Wniosek przyjęto w głosowaniu za 4 radnych, wstrzymało się 3 radnych. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 4 radnych, wstrzymał się 1 radny, nie było głosów przeciw. Jednocześnie, Szanowni Radni, otrzymaliśmy dziś pismo od Pana Burmistrza o wprowadzenie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki zmian w projekcie do uchwały budżetowej. W takim razie proszę bardzo, Panie Burmistrzu, omówić. No dobrze, to niech będę ja. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to zmiany w niej odzwierciedlają, czy są spowodowane tymi zmianami w budżecie de facto, wobec czego na nich się skupimy. Jeśli chodzi o tę stronę dochodową, to te dochody, które mogliśmy wykazać, które zostały osiągnięte na przykład w CUS-ie i mogą być przeniesione na zadania, na które zwiększają się wydatki, to są tutaj uwzględnione. Największa to jest z tytułu zawiadomienia wojewody z tego funduszu alimentacyjnego, no ale to wszystko jest przekazywane do CUS-u. A z takich zadań, które są tutaj, mogą budzić zainteresowanie. Państwo na poprzedniej sesji ustanawialiście wydatki, czy limit wydatków na zadanie związane z szkołą podstawową nr 3, budową hali tam i gminnym przedszkolem nr 4, termomodernizacją. I ja tutaj wyjaśniam, że ten limit wydatków w żaden sposób dzisiejszą uchwałą się nie zmienia, natomiast dostosowujemy te wydatkowanie tych środków na poszczególne lata 23 i 24 do realnego procesu wykonania budowy przeprowadzonych robót, wobec czego mniej środków zostanie wydatkowane w tym roku, a więcej w przyszłym. Dotychczas było to podzielone po prostu porówno, po 50% na rok 23, 50% na rok 24, a teraz to urealniamy. Nie zwiększa się tutaj w żaden sposób to finansowanie. Przesuwamy też realizację burmistrzówki. No ona jest projektowana teraz, no będzie realizowana w przyszłym roku, a była zapisana tutaj, wpisana do tegorocznego budżetu. I kwestia bieżni, też strona dochodowa jest zmieniana, zmienia się tutaj finansowanie tych 215 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że kwota dofinansowania to musi wynikać z przetargu. Przetarg, jak wiemy, był korzystny dla nas i jakby mniejsza kwota została zaangażowana o te 400 tysięcy złotych, o 430 tysięcy złotych. Niestety no minister finansów też z tytułu tego obniżenia korzysta i obniża się tutaj nasza strona dochodowa, czyli dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ostatecznie wynosi 2 915 100 złotych. Milion złotych oczywiście z Urzędu Marszałkowskiego. No i pozostałe środki do tej kwoty, którą mieliśmy w budżecie 2626 plus 40 tysięcy złotych jeszcze na oświetlenie, daje jakby ten ostateczny wydatek w tym zadaniu inwestycyjnym. Wobec czego zmienia się tutaj finansowanie ze środków tych ministerialnych na środki własne. I jeśli chodzi o inne wydatki, to jest szereg przesunięć tam, gdzie było to możliwe.
i lub też zwiększeń w tych wydatkach, które są utrzymaniowymi wydatkami, czyli głównie te wydatki mieszkaniowe, lokale komunalne, czynsze do wspólnot, remonty lokali mieszkalnych. Tam TBS zasygnalizował, że są braki i należało je zabezpieczyć. Oświata, wychowanie, dowożenie uczniów do szkół też 60 tysięcy należało zabezpieczyć. W szkołach, do poszczególnych szkół są przyporządkowane te środki na kolejne miesiące z tej puli, którą już Państwo zabezpieczyli na koniec sierpnia. Duża dopłata to DPS-y 226 tysięcy złotych i duża dopłata to dodatki mieszkaniowe 142 tysiące złotych. Natomiast te środki po prostu trzeba, te koszty po prostu trzeba ponieść i nie ma tutaj jakby innej możliwości. Reszta zadań to głównie przeniesienia środków. I jeśli chodzi o źródło pokrycia tych wydatków, które wymagały zwiększenia, to naturalnie wiecie Państwo, że mamy jedno zadanie majątkowe, które nie jest realizowane, o czym też rozmawialiśmy i to jakby z tego zadania ściągane są te środki. 818 666 zł to było na etapie tej uchwały. Pani skarbnik zaraz zaprezentuje, czy ja zaprezentuję oto poprawki, więc te kwoty będą zaktualizowane z rozbudowy drogi na osiedlu Poniatowskiego. Udało się korzystnie rozstrzygnąć przetarg na projekt termomodernizacji siedliska, szkoły w siedlisku. O 65 tysięcy tutaj też zmniejszamy te wydatki. I tak jak wspominaliśmy, przesuwane są te zadania drobne, ograniczane te zadania, które po prostu podpisane mamy już umowy, na przykład na projekt Grodgera Parku, czy projekt Burmistrzówki, ale to są już drobne kwoty. I mamy jeszcze szereg autopoprawek, tylko jak, a to ja mogę, tylko musiałbym dostać. I autopoprawek mamy 9 do budżetu, do uchwały budżetowej. 5520 zł dochodów i wydatków zarazem dla diety dla mężów zaufania za minione wybory. 10 900 to są refundacje kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin. Czyste powietrze rozpisywane na poszczególne paragrafy. 55 tysięcy złotych to nowe zadanie inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego, czyli wspomniana tutaj z wniosku Komisji Bezpieczeństwa Łódź z silnikiem, przyczepą podłodziową. Oczywiście ona kosztuje 110 tysięcy złotych, niemniej drugie 55 tysięcy złotych jest dostępne w budżecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego i gotowe do przekazania gminie na sesji listopadowej sejmiku, jeśli Państwo dzisiaj wyrażą taką zgodę. 70 tysięcy złotych wydatki na zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Jak Państwo sobie przypomną poprzednią sesję, 120 tysięcy złotych zostało zabezpieczone. Niemniej jednak nie można tych środków z Urzędu Marszałkowskiego przesunąć na zakup samochodu. Pani dyrektor Departamentu bardzo tego by nie chciała. Ja nie śmiem naciskać, wobec czego proponujemy, żeby te środki zabezpieczyć w budżecie gminy i ten wydatek zrealizować, nie rezygnując z niego. O 2000 zwiększamy wydatki na wapniarnię trzecią, na ułożenie kostki przed wiatą, bo sołectwu zabrakło. Już sołtys chwilę pilnował, ale chyba uwierzył, że Państwo to przyjmą. To jest oczywiście przeniesienie z bieżącego utrzymania dróg. Obwodnica Trzcianki, no, wydatki nie zostaną w tym roku zrealizowane, proces nadal trwa. To są głównie środki Urzędu Marszałkowskiego. On już jest jakby poinformowany, zaakceptowany, ten wydatek w przyszłym roku, w przyszłym budżecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dlatego my go też przesuwamy na przyszły rok, włącznie z tym wkładem własnym 1600 zł. No i rozbudowało się drogi na osiedlu Poniatowskiego, żeby te wydatki, no głównie na Łódź i na auto dziewięcioosobowe ponieść, to są też wprowadzane. I wczoraj odbyło się zebranie wiejskie w siedlisku, które jeszcze na ten rok dokonało zmian w poszczególnych wydatkach, tak żeby wszystko, co mają w budżecie, spożytkować.
No i w konsekwencji tych zmian, zmiany w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej. I uprasza się Państwa o przyjęcie tych propozycji. Dziękuję bardzo. Otwieramy dyskusję w tej chwili. Zapraszam do udziału. Ja tylko przypomnę, że w punkcie 5 i 6 o głos poprosił mieszkaniec Sianki, jeżeli będzie gotów. Nie, dobrze rozumiem. Pan radny Widok-Perski, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu. Troszeczkę niezręcznie, bo siedzę tyłem i tak zawsze jak rozmawiam, to mi tak niezręcznie, bo odnoszę się do pana. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy telefonicznie, nie będę jakby ujawniał tej rozmowy, szczegóły tej rozmowy, ale ta rozmowa była odnośnie naszych zadań, Rady Miejskiej tego i nie będę ujawniał, ale wrócę do tych auto, do tych autopoprawek, które pan wniósł i właśnie to dotyczy tych autopoprawek. Rozmawialiśmy właśnie o tym samochodzie, tych 120 tysiącach i tych 60 tysiącach, pan powiedział, bo ja zadałem takie pytanie na tej sesji odnośnie, jeżeli nie otrzymamy tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego, co dalej? No i pan zadzwonił, że tych pieniędzy mamy i nie mamy, ponieważ pani w Urzędzie Marszałkowskim, pani dyrektor nie chciałaby wyłomu robić. No i tam rozmawialiśmy o tej sprawie, żeby te pieniądze podzielić, a zastanowiliśmy się, że w innej formie ten samochód będzie zakupiony. Okazuje się, że jednak znalazły się pieniądze, by dołożyć do tego auta, do tego samochodu. Znalazły się pieniądze właśnie odnośnie tej rozmowy, którą przeprowadził pan ze mną, ja z panem. 50 tysięcy, 55 tysięcy na tą łódkę i przyczepkę, a nie znalazły się pieniądze właśnie na to zadanie, o którym pan wspomniał, że możemy je zrealizować. I mam taki dysonans właśnie, że tu zostałem troszeczkę oszukany i mamy, no nie wiem, co mam zrobić z tymi 55 tysiącami, bo te 70 tysięcy nie ulega wątpliwości. To auto jest potrzebne, to auto będzie służyło naszym mieszkańcom i będzie jakby zabezpieczało nasze bezpieczeństwo między innymi, bo to nie będzie auto operacyjne czy bojowe, tylko auto takie też, które jest potrzebne odnośnie choćby jakichś zadań takich mniejszych. Przekonaliśmy to w pandemii, znaczy, no jak był ten okres pandemiczny. I teraz, no panie burmistrzu, jeżeli pan by mógł wspomnieć o tym zadaniu, o którym mówiliśmy, dlaczego to zadanie się nie znalazło? Pan powie, no bo pieniędzy nie ma. No nie ma pieniędzy, tu są pieniądze, ściągamy z pana Tęskiego, tam jeszcze jakieś pieniądze zostały, trzymamy te pieniążki na wszelki wypadek, to proszę mi wytłumaczyć i przekonać, żebym zagłosował za tymi 55 tysiącami. No jeżeli nie, to poproszę tutaj panie przewodniczący o przerwę, bo musimy się zastanowić w naszej grupie odnośnie tych poprawek. Dziękuję. Dziękuję również. Myślę, że jest czas, żeby pan burmistrz odpowiedział na to pytanie, proszę. Oczywiście, szanowny panie wiceprzewodniczący, szanowni państwo, te dzisiejsze propozycje autopoprawek są efektem, czy wypadkowo tego, co usłyszeliśmy od państwa na komisjach. Uczestniczyłem w czterech siłą rzeczy posiedzeniach komisji i rolnictwa, i gospodarczej, i społecznej, i bezpieczeństwa, no każdej tej z merytorycznych komisji, na których przedstawialiśmy państwu pewne możliwości finansowania zadań. I mówiliśmy o tym, skąd te środki można skierować i o tym, że mamy te 120 tysięcy na zakup samochodu osobowego i co z tym dalej zrobić. No i wypadkową tych prac z państwem na komisjach jest właśnie ta propozycja, żeby środki skierować na zakup samochodu osobowego, z którego państwo bardzo nie chcieli rezygnować, i zakup łodzi, którą można kupić dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd jakby po komisjach to ta zmiana podejścia do tych autopoprawek.
Oczywiście, tak jak pan wspomniał, środki czekające na dalszą dystrybucję posiadamy awaryjnie i trzymamy, natomiast w toku prac komisyjnych, jeśli w następnym miesiącu też będą jakieś oczekiwania, a zapewne będą, bo nie sądzę, żeby nie było, bo ja wiem o co najmniej kilku tutaj tematach, które państwo gdzieś tam usilnie sygnalizują, będziemy je analizować. Także odpowiedzią dla pana wiceprzewodniczącego jest to, że te propozycje dzisiejsze wynikają stricte z dyskusji na komisjach, które przeprowadziliśmy i analizy tego, jak państwo podchodzą do tych poruszanych tematów. Ad voce jeszcze raz pan radny Witold Perski, proszę. Panie burmistrze, ta odpowiedź nie do końca mnie zadowala, usatysfakcjonuje, ale ten wniosek, o którym to zadanie, o którym rozmawialiśmy na komisjach, to zadanie nie przewinęło się, ale ja złożyłem to do budżetu na 2022 rok. To zadanie do wykonania nie zostało ujęte. Pan zaproponował, że możemy to wykonać, bo to jest małe zadanie, małe środki. No i co się stało? Dlaczego nie? Możemy dyskutować. Ja mogę to wprowadzić na komisję, następną komisję gospodarczą, w której jestem członkiem, i to zadanie wybrzmi, tak jak pan powiedział, bo to zadanie wybrzmiało na komisji. To na Komisji Sportu i Bezpieczeństwa wybrzmiało, z tego co wiem, na innych komisjach o tym nie było mówione. Oczywiście pan wspomniał, a o tym moim zadaniu ujawnię to, bo to nie jest żadna tajemnica. To chodzi o kawałek chodnika między ulicą Akacjową a ulicą Fałata. Tam to jest 70 metrów chodnika, żeby połączyć ten ciąg pieszy w jedną całość, które też jakby zwiększy bezpieczeństwo przemieszczających się dzieci. Tak jesteśmy zatroskani o tę naszą demografię, o bezpieczeństwo. No to też zwiększy bezpieczeństwo, a ten kawałek tego chodnika, no to będzie, tak myślę, w rejsach też 50-60 tysięcy i będzie zrobione. Pan zaproponował mi to, ja uznałem, że jest jakaś alternatywa do dyskusji, a w tej chwili tu dajemy pieniążki, gdzie na tą chwilę, czy jest taka łódź potrzebna, aż tak takie zapotrzebowanie, że mamy oszczędzać i mamy, tu mówimy, że pieniędzy na to nie ma, na tamto, a nagle dajemy na łódź, która de facto będzie stała w garażu czy w jakimś tam innym pomieszczeniu. Także proszę się odnieść do tego, bo jeżeli tak, no to wybrzmi to na komisji i zobaczymy, jak pan do tego podejdzie. Dziękuję. Dziękuję również. Pani radna Marta Matkowska, proszę. Ja się czuję niekonwołana do głosu. Kwestia Łodzi została wczoraj przedstawiona na Komisji Bezpieczeństwa, którą prowadzę. Był tutaj przedstawiciel WOPR Anioły, który uzasadniał, w jaki sposób ta łódź ma być wykorzystywana, ale on wspomniał też o ważnej rzeczy, że potrzebne są boje na kąpieliskach oddzielające teren, który jest przeznaczony do pływania, od kąpielisk. To jest około 50 metrów. To też jest w ramach ratownictwa i może to zadanie też należałoby podłączyć tutaj i realizować. Ale chciałabym dodać taką ważną rzecz do tego, co powiedział tutaj pan Perski, że my ostatnio zastanowiliśmy się nad tym i uznaliśmy wszyscy, aby przeznaczyć środki na ten samochód, jednak tutaj dla ochotniczych straży pożarnych. To wyskoczyło dość nagle. Stąd mam nadzieję, że jeśli tutaj znalazło się te 50 tysięcy, aby zabezpieczyć w budżecie, to też nie będzie problemu z wnioskami, o które prosimy. Ja tutaj wspomnę o wniosku, który jest niezbędny, aby doposażyć siłownię, aby aż 3 trzcianeckie największe kluby sportowe korzystały z bezpiecznych hantli, różnego rodzaju sprzętu sportowego, który jest potrzebny do treningów zarówno małych, jak i tych starszych. Ten sprzęt będzie służył 10-15 lat, to jest kwota około 12 tysięcy, więc mam nadzieję, że na to zadanie też nie będzie problemu, jeśli tutaj 50 tysięcy mielibyśmy przeznaczyć na ratownictwo kosztem tutaj ochotniczych straży pożarnych. Stąd tutaj nie wiem, jaką mam podjąć decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Jadwiga Durejko, proszę. Ja jak słyszę sprawę samochodu, to tak jakbym przeżywała déjà vu. Wiecie państwo, swego czasu, jak jeszcze burmistrzem był burmistrz Marek Kubś, to OSP w Siedlisku
miało już na swoim koncie 500 000 zł po to, żeby kupić samochód po prostu strażacki. I była kwestia tylko zainteresowania pana burmistrza. Niestety tego nie zrobił i samochód przepadł, jak dobrze wiemy. Na dzień dzisiejszy posiadam taką wiadomość, bo postarałam się zorientować, ponieważ strasznie nie lubię mówić o rzeczach, których nie mam orientacji. Więc otrzymałam taką informację, jeżeli chodzi o OSP i sprawę samochodu. Panie burmistrzu, był już samochód, który czekał na zakup, na wykup. I na dzień dzisiejszy, z tego co ja wiem, tylko dlatego, że nie wyraziliśmy chęci zakupu, ten samochód niestety został sprzedany i już go nie ma w tym momencie. Także na dzień dzisiejszy nawet nie ma takiej możliwości, żeby go kupić. Moja propozycja jest tego rodzaju. My radni i chciałabym, żeby panowie strażacy z OSP taką mieli świadomość, że my przeznaczyliśmy 120 tysięcy na samochód i chodziło o uzupełnienie. To, że pani dyrektor boi się tego czy owego, to jej tłumaczenie, dla mnie to jest żadne tłumaczenie, że w chwili, kiedy otrzymają, jedna gmina otrzyma samochód, to może ktoś inny jeszcze będzie chciał. Ja myślę, że w sytuacji, to są pana słowa, panie burmistrzu, na komisji słyszałam. Natomiast powiem tak, 120 tysięcy jest zarezerwowane na samochód. I do tego dochodzi jeszcze 77. Czy 70 równe, tak? No ja tu zapisałam 77, no może źle usłyszałam. Niech będzie 70. Czyli mamy już w tej chwili 190 tysięcy. I ja proszę, żeby, i to apeluję do radnych, to jest mój apel do radnych. Przesuńmy te pieniążki na rok przyszły, bo już teraz niestety nie ma szansy na kupę samochodu i to jest tragiczne, bo był naprawdę dobry samochód przygotowany. Nie ma samochodu, będzie, zostawmy te pieniążki po prostu jako niewygasające na rok przyszły, znaczone na ten samochód i w budżecie po prostu zarezerwujmy brakującą kwotę, żeby ten bardzo ważny samochód, proszę państwa, na dzień dzisiejszy bardziej ważny jest samochód, na moim zdaniem, łódka też jest ważna, ale ten samochód wiemy bardzo dobrze, jak jest ważny dla każdego OSP. Dla przewożenia żywności, dla przewożenia sprzętu, dla dowozu ludzi. To jest, ja nie muszę tego tłumaczyć, bo w kwestii bezpieczeństwa chyba zdajemy sobie sprawę. I chciałabym, żeby ten zakup został zrealizowany, jeżeli my radni po prostu na to też zagłosowaliśmy. A nie wykorzystywać tych pieniędzy na inne wydatki, które po prostu rozejdą się i dalej nie będziemy mieli tego samochodu. Dziękuję. Dziękuję również. Ad vocem pan radny Wiesław Natkaniec, proszę. Zgodzę się tu z panią Jadwigą, że żeby przenieść ten pomysł na kolejny rok. Niemniej teraz jest taka sytuacja, że jest możliwość skorzystania z tego dofinansowania w kwocie 55 tysięcy i szkoda by było, żeby z tego nie skorzystać. No bo tutaj wystarczy tylko nasza akceptacja i ratownicy WOPR będą się cieszyć z Nowej Wodzi. Wiemy, jaka jest sytuacja. Wczoraj też mieliśmy na spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Sportu i dyskutowaliśmy o bezpieczeństwie nad wodą i okazało się, że mamy dużo jezior, ale sprzętu nie mamy na tyle, żeby zabezpieczyć te trzy minimum jeziora. Dlatego pan prezes WOPR-ów mówił o swoich oczekiwaniach i na ten moment najlepszym dla nich jest po prostu ta Łódź. Jest dużo potrzeb, tak jak Marta mówi, by wymieniał tutaj jeszcze ich więcej, tylko mówię, to jest szansa, jest okazja, teraz, dzisiaj. Jeżeli z tego nie skorzystamy, no to nie będzie 55 tysięcy. Samochód, chodnik, wszystko jest też ważne, bo tu nie można coś jest ważne, ważniejsze, tylko wtedy jest tutaj, mi się wydaje, kwestia czasu. Tylko proszę tu państwa, zróbmy teraz akces na tą Łódź. Pomyślmy o tym, jak, skąd wziąć środki na kolejne zakupy czy inwestycje. I myślę, że do końca roku czy w przyszłym wszyscy będziemy zadowoleni, bo i będzie chodnik, bo i będzie samochód i będzie Łódź.
Tylko po prostu teraz trzeba podjąć tę decyzję, czy bierzemy teraz Łódź, czy z niej w ogóle rezygnujemy, bo mówię, już nie będzie wtedy możliwości, żeby zakupić tą Łódź i tracimy 55 tysięcy. Bo to łatwo nam tutaj tak się mówi o pieniądzach, które nas jakby nie z naszej kieszeni, ale no jednak to jest 55 tysięcy złotych, więc proszę tutaj o akces. Dziękuję. Dziękuję również. Adwoce pani Marta Matkowska. Proszę. Ja tylko tutaj doprecyzuję wypowiedź radnego Natkańca. Przedstawiciel ratowników przedstawił, że posiadają na ten moment Łódź z 2015 roku i ta oraz dwa skutery i to jest wystarczające, aczkolwiek no wiadomo, jak każda jednostka chcieliby mieć możliwość większej ilości tego sprzętu, ponieważ jeszcze innego rodzaju sprzęt też byłby im potrzebny. Również tutaj pan burmistrz dodał taką informację, że to nie jest tak, że w przyszłym roku my nie możemy wnioskować o tą Łódź, ale w przyszłym roku pan burmistrz planuje z tego budżetu zawnioskować o budowę slipu w Stradoniu, stąd już ta Łódź nie byłaby możliwa, ponieważ jest w planach budowa slipu. Dlatego trzeba byłoby się zastanowić, w którym kierunku mamy iść, czy może przełożymy tę Łódź na przyszły rok kosztem slipu, czy będziemy jednak szli w tym kierunku, co proponuje burmistrz. I tutaj doprecyzuję to, co powiedział pan radny Natkaniec, bo nie jest to do końca wszystko tak, jak było w rzeczywistości. Dziękuję. No to jeszcze raz pan radny Wiesław Natkaniec, proszę. Nie powiedziałem, że nie ma Łodzi. No jest Łódź właśnie jedna, a jezior mamy więcej. No i o to tutaj chodzi, żeby zabezpieczyć dwa jeziora. Tutaj też chodziło o patrolowanie, tak? Nie tylko mają też skutery, ale już patrol policji czy straży i inne jednostki, no już nie mogą wejść na skutera i razem patrolować. Tutaj jakby też inne kwestie bezpieczeństwa były, więc jakby nas jako komisję i mówię, wyraziliśmy to w głosowaniu, przekonał po prostu prezes, że faktycznie to jest bardzo potrzebny wydatek. I tylko tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. To no jeszcze raz pani Marta Matkowska, potem pan radny Witold Perski. Tutaj tą wypowiedź też doprecyzuję. Jako Rada Miejska ufundowaliśmy Łódź dla policji wraz z samochodem. Policja już ma, po rozmowach tutaj z panem komendantem, ma człowieka do obsługi, więc tutaj z tej strony jest zabezpieczone. Ostatnia komisja we wrześniu, która się odbyła, Komisja Bezpieczeństwa Sportu, wizytowaliśmy Straż Pożarną. Oni też są w pełni zabezpieczeni w sprzęt, więc pod tym kątem, jeśli chodzi o ten sprzęt, jesteśmy bezpieczni, panie radny. Dobrze, pan radny Witold Perski, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, bo pani radna Jadwiga Durejko mówi o tym samochodzie. Ja rozumiem, że te 70 tysięcy to są te środki brakujące do tych 120 tysięcy i pan jest na tyle poinformowany, że to auto, jeżeli przesuwamy środki, będzie to zadanie wykonane w tym roku, bo to auto było gdzieś tam zabezpieczone. To już o tym aucie nie mówimy, także te środki są zabezpieczone, ale auta nie ma, będziemy szukać jeszcze auta w innych. No nie wiem, no bo proszę wyjaśnić, bo teraz jest takie déjà vu, no bo było auto zabezpieczone, nie było środków, bo były środki 120 tysięcy, auto uciekło, nie ma auta, a my przesuwamy środki 70 tysięcy na to auto i blokujemy. Musimy i te środki będą zabezpieczone w następnym roku, rozumiem, tak? No to jestem jak najbardziej za, tylko myślałem, że te środki są przesuwane w tym budżecie teraz, aby one były w pełni zabezpieczone już zakup tego auta, które było, nie? Ale jeżeli nie, no to zabezpieczamy w całości środki na auto, te, które będzie zakupione powiedzmy w przyszłym roku. Panie burmistrzu, ja jeszcze, proszę, żeby wybrzmiało jeszcze taka, ja nie jestem przeciwko tej Łodzi, tylko mówię, czy w tej chwili jest potrzeba,
jeżeli są inne potrzeby. Jeżeli jest, bo są środki zewnętrzne do skorzystania z Urzędu Marszałkowskiego, jak najbardziej sięgajmy. Ale proszę odpowiedzieć na to, no, tą rozmowę, na moje pytanie, co z tym kawałeczkiem chodnika, który był złożony do budżetu. On oczywiście nie przeszedł w budżecie, nie ujęty był w budżecie, ale jest możliwość realizacji i pan zapewnił, że możemy to wykonać i możemy wykonać, bo jeszcze ten czas pogodowy pozwala na to, żeby ten kawałek chodnika zrobić i są osoby, a to była dyskusja, panie, my jesteśmy osobami dorosłymi, poważnymi, pan piastuje bardzo poważne stanowisko burmistrza naszej gminy, będzie pan starał się o reelekcję i takie zapewnienia, no ja jestem też, nie jestem młodą osobą, bo jestem już powiedzmy w średnim wieku, a może trochę starszym, średnio zaawansowanym, no i się czuję oszukany. Oszukany. Ja już rozmawiałem z mieszkańcami, którzy też są zainteresowani i no mówią, fajnie, będzie chodnik, fajnie, bo zwiększy bezpieczeństwo. Tu mówimy górnolotnie, zwiększanie bezpieczeństwa, bo tego, no ja też się nie zgodzę odnośnie, chodzi o demografię, wtrącę to, że tak źle się dzieje. Nasz szpital jednak jest dobrym szpitalem, ponieważ widzimy, ile urodzeń zewnętrznych w naszym szpitalu jest. Także tu mamy zabezpieczone dobrą jednostkę. Także tu jeszcze wtrącę do tego poprzedniego punktu. Panie burmistrzu, proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie odnośnie tego chodnika, o którym była rozmowa telefoniczna między nami jako osobami dorosłymi i myślę poważnymi. Jeszcze jest tutaj pan radny Adam Prankiewicz. Pan burmistrz, proszę. Pan radny Adam Prankiewicz, proszę. Nie, no właśnie prosiłbym, żeby ewentualnie pan burmistrz, bo już skoro w kolejce by jeszcze zapomnieć, co chciał powiedzieć. A ja ewentualnie, jak będę coś jeszcze, to dodam, dobra? Dzięki. Szanowni Państwo. Zacznijmy od tego, co jest przedmiotem jakby dzisiejszej dyskusji i tych autopoprawek. Proponujemy Państwu zwiększenie o 70 tysięcy złotych środków wymaganych na zakup samochodu osobowego, 9-osobowego typu van, nowego samochodu. Sumarycznie jest to kwota 190 tysięcy, za tyle te samochody po prostu kosztują. Kwota ta jest kwotą, która wymaga zorganizowania przetargu, wobec czego nie ma mowy o tym, że jakiś samochód jest bądź był, tylko firmy wszystkie w Polsce, a może i w Unii Europejskiej, będą mogły złożyć swoją ofertę. Zakładamy, że ten samochód jest z rocznika 2023, czyli już istnieje, a nie będzie produkowany. Przynajmniej takie założenie przetargu mamy. Czyli chcemy kupić nowy samochód z rocznika 2023. No, po wejściu w internet widać, że no, da się znaleźć takie samochody, więc nie czujemy, żeby był zagrożony ten zakup. No chyba, że nie wiem, jakaś kwestia dostaw, ale to zawsze możemy wtedy poprosić Państwa o to, ażebyście pozwolili na to, żeby potraktować ten wydatek jako niewygasający. On się będzie wliczał do tegorocznego budżetu, natomiast, no nie wiem, przyjedzie 15 stycznia czy 30 lutego to nie przyjedzie akurat na pewno, nie? Ale 28 lutego. Także zakładamy, że w tym budżecie, z tego budżetu go zakupimy. I że ten samochód już jest wyprodukowany i po prostu czeka na nabywcę, no ale kwota jest przetargowa, przetarg musi się odbyć, nie możemy zamówić go z wolnej ręki, czyli nie mówimy o konkretnym samochodzie, tylko mówimy o jego parametrach, które będą spełniały nasze oczekiwania. I druga propozycja, która no, między innymi pojawia się tutaj wśród tych autopoprawek dziś do dyskusji, to zwiększenie wydatku, znaczy nowy wydatek, wprowadzenie nowego wydatku w kwocie 55 tysięcy złotych, też na ten moment 55 tysięcy złotych, na zakup łodzi motorowej z przyczepą podłodziową. Ta łódź kosztuje, znaczy taka łódź kosztuje 110 tysięcy złotych, natomiast mamy deklarację, zapewnienie ze strony pani dyrektor odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe w województwie wielkopolskim, że posiada 61 400 dokładnie wolnych środków jeszcze do końca roku do wydania i może nam je przekazać na zadania związane z bezpieczeństwem, do których zalicza się
zakup łodzi, sprzętu, budowę slipów chociażby, czy baz ratowniczych i tak dalej. W tym roku, oczywiście jest już październik, możemy zrobić wydatek zakupowy. Natomiast zawsze jeden w trakcie roku. Więc jeśli nie zrealizujemy tego zakupu teraz, a będziemy nadal chcieli kupić łódź, no to wykluczamy sobie możliwość starania się na przykład o slip w przyszłym roku, który będziemy mieli już zakładamy, na który będziemy już mieli zakładamy pozwolenie wodnoprawne i będziemy mogli też o to wnioskować właśnie do tego samego źródła z Urzędu Marszałkowskiego. To jest 50/50. Jeśli Państwo dzisiaj zaakceptują ten wydatek, no to na sesji listopadowej, po sesji sejmiku, która będzie przed naszą sesją, zostaną te środki zabezpieczone i Państwo dostaną w listopadzie propozycję, żeby wprowadzić te drugie 55 tysięcy do budżetu. My w międzyczasie przeprowadzimy jakieś zapytanie ofertowe, żeby, bo to nie jest kwota przetargowa, żeby ten wydatek, znaczy żeby tę łódź już zamówić po prostu. I o tych dwóch zadaniach teraz mówimy i tak jak wspomniałem, te zadania są wypadkową tego, o czym rozmawialiśmy na wszystkich komisjach. Ja przyznaję, rozmawiałem z panem wiceprzewodniczącym na temat ulicy Bukowej jako jednego z potencjalnych zadań do realizacji jeszcze w tym roku. Natomiast po tych dyskusjach na komisjach zaproponowałem Państwu te dwa zadania do realizacji. Każdej sesji proponujemy Państwu jakiś wydatek, o który Państwo kiedyś wnioskowali. Tak? No ostatnio robiliśmy alejkę na cmentarzu w Białej, no wcześniej wprowadzaliśmy środki, nie wiem, na przykład na ulicę Lelewela, bo pozyskaliśmy Broniewskiego, przecież też zrealizowaliśmy. No staramy się no, z miesiąca na miesiąc zrealizować Państwa oczekiwania. No w tym miesiącu proponujemy realizację tych zadań. Bo tak, nie wiem, tak odebraliśmy to na komisjach, że te zadania no, są jakby tutaj dla Państwa ważne i nie chcecie rezygnować z zakupu busa, a propozycję zakupu łodzi z dofinansowaniem 50% chcecie Państwo wykorzystać. Nie wykluczamy, jest jeszcze listopad, jest grudzień, że jeszcze jakieś drobne zadania będzie można sfinansować, no ale też chciałbym, żeby to faktycznie, poza tym, że poruszamy to w gabinecie, poza tym, że poruszamy to telefonicznie, żebyśmy to faktycznie przedyskutowali na każdej z komisji, bądź tak jak teraz na sesji, chociaż lepiej na komisjach, no bo jakby dwa razy ten czas konsumujemy. Wobec czego takie propozycje na dziś, nie wykluczamy jakby dalszych działań i realizacji dalszych Państwa wniosków, o które no, prosiliście w przeszłości, a które nie są jeszcze zrealizowane. Ad vocem jeszcze raz pan radny Witold Perski, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, to już ostatnie ad voce. Panie burmistrzu, jeżeli takie propozycja będzie na komisji, czy będzie to jakby wdrożone w realizację, jeżeli oczywiście pozwoli na to warunki pogodowe, bo to jest zewnętrzne, prace zewnętrzne. Bo jeżeli możemy, to oczywiście dzisiaj też, nie wiem, pani skarbnik, patrzę, na pewno jakieś pieniążki znajdzie jeszcze pani skarbnik z ulicy Poniatowskiego, bo są te pieniądze i wprowadzimy i też będzie można to zrealizować. A jeżeli nie, no to pan, no nie chcę tego słowa użyć, ale i postawię, zawieszę głos w tym momencie. Myślę, że ta forum akurat, jeśli mogę zabrać głos, panie przewodniczący, ta forum teraz sesji nie jest dobrym miejscem na tego typu dyskusje. No, z państwa każdy ma pewnie chęć zabrania głosu i jakby zauważenia swoich potrzeb, więc proponuję, żeby ta potrzeba wybrzmiała faktycznie na komisjach. Komisję można zorganizować wcześniej, żeby już było wiadomo, no jakie są kolejne oczekiwania, powiedzmy, z Państwa strony. Pan radny Łukasz Walkowiak, proszę. Panie Witoldzie, odważna decyzja, że Pan chce zabrać pieniążki z Poniatowskiego. Bardzo odważna. Proszę bardzo, już naprawdę po raz ostatni tak. Pan radny Ad voce do pana Łukasza Walkowiaka. Panie Łukaszu, no pan burmistrz zrezygnował z odpowiednich pieniędzy, które dostał i też zrezygnował. Także ja nic nie chcę zabierać, pan burmistrz zrezygnował. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Adam Rakiewicz, proszę. Dziękuję. Ja akurat byłem w grupie radnych na Komisji Bezpieczeństwa, która była jak najbardziej za tym, aby te pieniążki wprowadzić, bo tak naprawdę w puli leży 55 tysięcy, z których ewentualnie w przyszłym roku nie będziemy mogli skorzystać, bo będziemy musieli wybrać inną dodatkową inwestycję, na którą będziemy chcieli pozyskać te środki. Dziś mamy 55 tysięcy, które leży na stole. Od nas zależy, czy je podniesiemy. Dla mnie to jest tak naprawdę temat, o którym nie powinniśmy dyskutować, bo wiemy, co się dzieje na naszych jeziorach. Mówimy cały czas o tym bezpieczeństwie, a tak naprawdę, jeżeli chodzi akurat o OSP to i naszą Straż Pożarną, to tak naprawdę na każdy odzew OSP jesteśmy, wspieramy, jako radni jesteśmy zgodni. Tego samego bezpieczeństwa wymagamy na jeziorach, bo mamy tych zbiorników wodnych mnóstwo dookoła. I tak naprawdę dla mnie to był temat, o którym chyba, nie wiem, dziwne, że dyskutujemy. Komisja poparła to. Dla mnie to jest dziwne, bo jeżeli ktoś jest za, to powinien głosować za. Jak ktoś jest przeciw, to niech się odzywa, że jest po prostu przeciw, a nie lawiruje, że no a może dzisiaj to, a może jutro tamto. No nie, no skoro jest taki wniosek, komisja go poparła, no to wiecie, no, dla mnie, tak jak mówię, OSP z każdym wnioskiem, my to wspieramy. Dla nas to bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne. Dlatego ja zdania nie zmieniam, a dyskusja zrób mi chodnik albo zrób mi tamto, a ja poprę, no to wiecie co, to naprawdę nie jest miejsce na sesji, żeby rozmawiać o takich rzeczach. Bo ja też dużo rzeczy może bym chciał, żeby pan burmistrz zrealizował, ale nie, to nie jest wniosek mój, to nie jest wniosek, tylko przyszła tu osoba zainteresowana, która jest związana z jeziorami od wielu, wielu lat. Jest to grupa ludzi, która żyje tymi jeziorami, która dba o nasze bezpieczeństwo nie tylko na naszych jeziorach, ale i na innych jeziorach, na innych zbiornikach wodnych. I tak naprawdę mają pod sobą około 20-30 ratowników. I powiem szczerze, byłem ostatnio świadkiem wypadku i powiem tak, nieważne jak jest, powtórzę się, bo powiedziałem to też na komisji, nieważne jak jest przeszkolony ratownik, jak jest przeszkolony strażak, bez sprzętu tak naprawdę jest goły. Więc na każdy wypadek musi przyjechać auto bojowe, na każdy wypadek muszą mieć sprzęt do wyciągnięcia ofiary i to samo jest na jeziorze. Bez sprzętu niestety nie zrobią nic, a wiemy, jak wygląda teraz sytuacja na naszych jeziorach. Jeziora mamy otwarte na łodzie motorowodne. Powstaje wake park i tak naprawdę mamy mnóstwo ludzi przeszkolonych, żeby o te nasze bezpieczeństwo dbać, ale tego sprzętu oczywiście, tak jak każda placówka, mamy go, jak to każdy prezes pewnie powie, że mamy go za mało, ale no, trzeba im ufać i wierzyć, bo te potrzeby, pan prezes mówi, że tych potrzeb jest wiele, a ta łódź akurat jest teraz na wyciągnięcie ręki i dlatego o tej łodzi on wspomina, więc no, ja jak najbardziej jestem za tym, proszę radnych, aby ten wniosek poparli, tak jak to zrobiła Komisja Bezpieczeństwa, która jest merytoryczna akurat, jeżeli chodzi o ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Jadwiga Durejko, proszę. Panie radny Adamie, bez sprzętu ratownik jest biedny. Tak coś w tym stylu usłyszałam. Goły, goły, goły. OSP to też ratownik. OSP to jest cały teren, nie tylko jezioro. Wioski, nasze miasto. Także w ten sposób możemy tam się przerzucać. Panie burmistrzu, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam. W tym roku, rozumiem, że w tym roku byłby zakupiony i samochód, i łódź. Jeżeli tak, to jestem obiema rękoma za. Dziękuję. O, bardzo dobrze. Pan radny, jeszcze adwokat chce do... Pan... Nie zrozumiałem puenty w moim kierunku za bardzo, ale ja też jestem dwiema rękoma, jeżeli chodzi o poparcie jednej i drugiej akcji, także dziękuję. Pan radny Ryszard Wiland, proszę, OSP, głos. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, tylko chciałem pokrótce powiedzieć, do czego ten samochód by służył. On na pewno będzie też służył do zmniejszenia kosztów, bo dam taki przykład.
OSP Trzcianka, jak Państwo wiecie, jest posiadaniem drona i bardzo dużo jeździ w tej chwili na poszukiwania. Przykład ostatni, byli w Drawsku, wyjechały dwa samochody. Dlaczego? Dlatego, że operator drona z kierowcą jechali Renault Kangoo, natomiast potrzeba była większej ilości osób, więc jechał drugi samochód. W tej chwili pojedzie tylko jeden samochód, do którego jeszcze można dobrać innych ratowników. Tu o to chodzi głównie, żeby te koszty zmniejszać. Ten samochód przyda się przecież też na gminie, tak? Jeżeli on będzie zakupiony w tym roku, super, jestem za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ja tylko powiem ze swojej strony, przepraszam bardzo, uczestniczyłem w komisji gospodarczej i tam usłyszałem, że powiedzmy zakup łodzi miał być sfinansowany poprzez zaniechanie właśnie zakupu samochodu i dlatego tutaj się podniosło dużo emocji w ogóle niepotrzebnych i tutaj ja się cieszę, że burmistrz wyszedł naprzeciw i potrafił znaleźć i pieniądze na samochód i pieniądze na łódź, więc sytuacja myślę, że finansowa jest dobra i pewnie w przyszłym miesiącu znajdzie pieniądze i tutaj na chodnik dla pana Perskiego. Tak, dla mieszkańców, ale tutaj chodzi o to, że pan o niego wnioskował. I bardzo się cieszę, że właśnie tak to się potoczyło, bo tak to się powinno potoczyć. I tutaj tylko jeden taki głos, że odnośnie slipów w Straduniu, tam warto jednak, zanim się sięgnie po swoje środki, usiąść z Lasami Państwowymi do rozmowy, ponieważ są chętni też w jakiś sposób partycypować. Z tego co wiem, no nie wiem, no nikt mnie ostatnio nie dzwonił, nie wiem, może nie mam informacji jakichś. Ale jak najbardziej gmina powinna dzisiaj zadecydować, albo kochamy dwie jednostki, czyli kochamy tak samo WOPR i kochamy OSP, albo ich, albo powiedzmy w jakiś sposób może nie kochamy. Natomiast szanowni radni, jakby ktoś porozmawiał jeszcze właśnie ze strażakami czy z komendantem, to niestety mamy w przyszłym roku jeszcze większy wydatek, bo za chwilę się skończy samochód terenowy i trzeba będzie po prostu też usiąść nad tym i pomyśleć, co tu zrobić, żeby w przyszłym roku to zakupić. Ze swojej strony ja tutaj dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze warto dyskusję prowadzić. Myślę, że zakończam dyskusję i przechodzimy do głosowania. I zgodnie z planem będziemy najpierw zmiany do budżetu, potem zmiany do WPF-u, uchwała WPF i uchwała budżetowa i mamy tutaj pierwsze głosowanie. W dziale 751 zwiększa się o 5520 zł dochody w paragrafie 2010, wydatki w paragrafie 3030. Tak. Za zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Pan, dziękuję bardzo. 19 radnych za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Kolejne głosowanie. W rozdziale 801, rozdział 801.04 zmniejsza się o 10 900 zł. Plan dotacji w paragrafie 2310 przeznacza się zwiększenie wydatków. W paragrafie 4330 refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin. No, proszę tam. Mamy tutaj. Mamy problem techniczny. O. Momencik, jeszcze chwila. Dobrze, już mamy. 19 radnych za, jednogłośnie. Następne głosowanie. Dziękuję bardzo. W
dziale 900, rozdział 905 zmniejsza się o 14 291,95 zł. Plan dochodów z paragrafu 2460 przeznacza się na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze. Dobrze. 19 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Następne głosowanie. W rozdziale 754 zwiększa się o 55 tysięcy wydatki inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego obejmującego zakup łodzi z silnikiem i przyczepą podłodziową. Głosujemy. Pan Łukasz Walkowiak. Dziękuję bardzo. Za 17 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Bardzo dziękuję. Następne głosowanie. W dziale 754 zwiększa się o 70 tysięcy złotych wydatki na zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Głosujemy. Dobrze. 19 radnych za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Kolejne głosowanie. W dziale 962 zwiększa się o 2000 zł wydatki na ułożenie kostki brukowej przy wiacie na boisku wapniarni trzeciej. Zmniejsza się tym samym o 2000 zł w dziale 600, rozdział 616 na bieżące utrzymanie dróg. Głosujemy. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Za 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Następne głosowanie. W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki realizowane w porozumieniu z województwem wielkopolskim oraz wydatki zmniejsza się o 191 tysięcy zł, w tym środki własne 1600 zł. Proszę, głosujemy. Za 19 radnych. Dziękuję bardzo. W dziale 600 zmniejsza się o 123 400 zł wydatki na zadania inwestycyjne pod nazwą rozbudowa drogi na osiedle Poniatowskiego. Za 15 radnych, 4 radnych, przeciw, nie było głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Następne głosowanie. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Funduszu Siedlisko. I tutaj jest projekt uchwały dotyczący wydatków Funduszu Sołeckiego. To jest zmiany w planie wydatków Funduszu Siedlisko, Funduszu Sołeckiego. Dziękuję bardzo. 19 radnych za, jednogłośnie. Kolejne głosowanie. Tak jest. Mamy poprawki do WPF-u. W związku ze zmianami w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2023-2035 w załączniku nr 1. Głosujemy. Pani Marta. Dobrze. 19 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W załączniku nr 2, wykaz przedsięwzięć. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu realizacja programu Czyste Powietrze. Tu mamy zwiększenie limitu wydatków. Proszę bardzo, głosujemy.
Dziękuję bardzo. 19 radnych za jednogłośnie. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki. Limit nakładów na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 191 tysięcy i ustala się realizację na lata 2022-2024. Głosujemy. Pan radny Łukasz Walkowiak, dziękuję. O. Za 19 radnych jednogłośnie, bardzo dziękuję. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu rozbudowa drogi na osiedle Poniatowskiego. Zmniejsza się o kwotę 123 400 zł limit nakładów w 2023 roku. Łączne nakłady limit zobowiązań. Głosujemy. Za 14 radnych, przeciw 5 radnych. Dziękuję bardzo. Teraz głosujemy nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035. Głosujemy. 18 radnych za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję. I uchwała budżetowa. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. Głosujemy. 18 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Tym samym, szanowni radni, wyczerpaliśmy tutaj punkt 5 i 6. I zgodnie z tymi głosami, które do mnie spływają, chcielibyście państwo przerwę. Ja myślę do 15:50. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich po przerwie. Może sprawdźmy kworum. Kworum sprawdzamy. Sprawdzamy kworum. Proszę o. Przepraszam bardzo, sprawdzamy kworum. Proszę radnych tutaj o wciśnięcie przycisku. No dobrze. 19. Pan Wiesław Natkańc dołoży się do kworum. Dziękuję bardzo. No, mamy 20 radnych. Szanowni państwo, przechodzimy w tej chwili do
punktu siódmego, projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka. Projekt uchwały w tej sprawie był poddany analizie przez Komisję Środowiska i Rozwoju Wsi, która zapoznała się z projektem uchwały. Dodatkowo przewodniczący komisji Wincenty Kilian zawnioskował, aby stawkę podatku od nieruchomości pozostawić na poziomie z roku 2023. Nad wnioskiem głosowano za 4 radnych, przeciw 4, nie było głosów wstrzymujących. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 2 radnych, przeciw 2, wstrzymało się 2. Moim zdaniem to nie jest pozytywnie, to nie jest. Tak miałem tutaj, przepraszam, ze ściągi. Czyli komisja wypowiedziała się w taki sposób. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w głosowaniu za 1, przeciw 2, wstrzymało się 4. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w głosowaniu, nie było głosów za, 3 przeciw, wstrzymało się 2 radnych. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Będzie prezentacja, tak. Chwilkę zabiorę, tak żeby zobrazować pewne dane faktyczne. Każdego roku w tym okresie miesiąca października jest podejmowana tematyka i uchwała podatkowa. Tak jest też i w tym roku. Zaprezentowano Państwu propozycję tejże uchwały na rok, stawek podatkowych na rok 2024 i pozwólcie Państwo, że chwilę przeniesiemy się w bardziej szczegółowe dane dotyczące tego obszaru podatków. I nie tylko, bo też podatków, dochodów i wydatków. Krótko przypomnę jeszcze ten slajd, który pojawił się w zeszłym roku. Nie rozwijałem już go na lata przyszłe. Zmiany podatkowe, jakie nastąpiły, sprawiły, że z przewidywanych tej zielonej kreski na wykresie z tego zielonego wykresu kwot spadliśmy na tę czerwoną kreskę i to są oczywiście PIT-y. Tempo zmian było 11%, potem w tej kadencji te tempo zmian było minus 2,1%. Oczywiście potem były jeszcze te dodatkowe subwencje mające zrekompensować nam ten ubytek, natomiast nie były one tak znaczne. Jak Państwo widzicie, ostatnie dane na ten 2023 rok. Potencjalnie, gdyby nie było tych zmian podatkowych, mielibyśmy 31 milionów złotych z PIT-ów, a mieliśmy 17600 plus 5 milionów 100 tej refundacji, czyli razem 22700, nadal daleko od tej zielonej linii. Ale to tak tylko przy woli przypomnienia. Chciałem Państwu też zwrócić uwagę, jaka jest w ogóle struktura budżetu gminy po tej stronie dochodowej i jakie elementy mają wpływ na to, jakie gmina posiada dochody bieżące, bo o tych tutaj mówimy. To jest sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022, bez kwot, tylko w procentach. Dotacje dochody celowe stanowiły wtedy 36% tego budżetu. Subwencje, jakie do nas dotarły na wszelkie zadania, jakie gmina prowadzi, niecałe 24%. Udziały w PIT-cie i CIT-cie to nieco ponad 16% tych dochodów, jakie gmina posiada. I wpływy z podatków i opłat tych właśnie tu lokalnych, 1/5 tych wszystkich, które gmina otrzymała, tych środków, które otrzymała. I pozostałe dochody 3,5%. Na co należy zwrócić uwagę? Na to, że dotacje i dochody celowe, jak sama nazwa wskazuje, są dedykowane konkretnym zadaniom, więc nie można ich przeznaczyć na inne cele niż te, do których zostały przeznaczone. Chociażby te wpływy kiedyś z 500+, teraz inne świadczenia, które są w ten sposób przekazywane, czy dotacje na wszelkie jakby zadania gminne, które są przekazywane dalej na przykład mieszkańcom, a nie służą do tego, żeby realizować inne zadania własne gminy, które Państwo na przykład byście chcieli realizować, bądź te zadania
finansowane subwencją oświatową, no też jakby to nie wchodzi w rachubę. Także de facto przeszło 1/3, 36% budżetu jakby służy tylko przekazaniu tego budżetu dalej do innego odbiorcy. Jakie dochody są w budżecie, jeśli chodzi o te pozostałe, czyli nie będące dotacjami celowymi dochody? To dochody z PIT-u i CIT-u już teraz w liczbach. 2023 rok, PIT plus CIT dla klarowności, 25 milionów 300 tysięcy złotych. Subwencja oświatowa 26,5 miliona złotych ponad i podatek od nieruchomości. To są dane jakby, które macie Państwo w każdej z uchwał budżetowych. Te są jeszcze z tej uchwały, zdaje się, wrześniowej, a nie październikowej, chociaż głowy nie dam. I na rok 2024 przewidywane dochody z PIT-ów, CIT-ów sumarycznie 27,373. Subwencja oświatowa wyniesie 29,600. To są dane przekazane nam już przez Ministerstwo Finansów, czyli wiemy, na czym stoimy na ten moment. Jesteśmy oczywiście w przededniu tworzenia tego budżetu w oparciu o te dane. Brakuje nam tych danych z opłat lokalnych do tego, żeby móc ten budżet stworzyć. I podatek od nieruchomości, to zgodnie akurat z tą propozycją, którą Państwo macie, tych stawek podatkowych, które są zaproponowane, 18,600, przemnożywszy tę sumę 16 177 tysięcy razy 15%. I to jest ta strona dochodowa, czym dysponujemy. Oczywiście są jeszcze inne subwencje tutaj nie wymienione, ale na te zmiany pragnę zwrócić Państwu uwagę. PIT-y i CIT-y sumarycznie wzrastają zgodnie z decyzją ministra finansów i zgodnie z budżetem krajowym o 8%. Subwencja oświatowa wzrośnie o 11,5%. No i podatek od nieruchomości wzrośnie bądź zmieni się o tyle, o ile Państwo dzisiaj zadecydujecie. Natomiast wydatki budżetu gminy, te bieżące i te stałe, trwałe. Proszę zwrócić uwagę, że w budżecie gminy wynagrodzenia stanowią największą pozycję. To oczywiście jest suma wynagrodzeń w całej sferze budżetowej, też z tej wrześniowej uchwały budżetowej. 57,5 miliona złotych na wszystkie wynagrodzenia w tej sferze budżetowej, czyli wśród nauczycieli, pracowników administracji obsługi, oświaty i administracji obsługi urzędu czy centrum usług społecznych. To właśnie ta kwota odpowiadająca tej ilości osób zatrudnionych w tych placówkach. Wydatki na energię i media, te bieżące, które ponosiliśmy, 3 miliony 867 tysięcy. Do DPS-ów dopłaciliśmy w tym roku 2800. I na tę utylizację odpadów mamy przewidziane 9,5 miliona złotych. No i teraz 24 rok. Możemy oszacować oczywiście na ten moment, bo ciężko to przesądzić przed przyjęciem budżetu i przed poznaniem pewnych jakby zmiennych. Szacujemy wzrost konieczny do poniesienia wzrost wynagrodzeń na 63 miliony 300 tysięcy złotych. To jest różnica 10%. Zaraz będę mówił o tym, jak wzrastają płace odpowiednio i jaki to jest procent de facto. Wydatki na energię i media de facto ciężko przewidzieć. Natomiast jeśli by wziąć pod uwagę to, jaką mamy obecnie stawkę za prąd, a jest to około tych 80 groszy, to w umowie, jaką mamy, jest złoty 20 za każdy kilowat, za każdą kilowatogodzinę, wobec czego można przewidywać, jeśli by skończyła się jakby ta stawka maksymalna, która teraz jest do końca roku obowiązująca, no to wskoczymy na 50% wyższe rachunki za energię elektryczną, a biorąc pod uwagę to, że chcemy jeszcze włączyć oświetlenie, które wyłączyliśmy, no to siłą rzeczy też te wzrosty nawet jeszcze mogłyby być wyższe. Tutaj przewidujemy, w tej kategorii są oczywiście inne media, które wzrosną mniej lub bardziej, stąd jakby to jest może troszkę wypośrodkowane.
Dopłata do DPS-ów to jest kwota wynikająca z budżetu CUS-u, który już został do nas przesłany, wzrost o 11%. I wydatki na utylizację odpadów, czysty szacunek tego, jak to się zmieni w przyszłości. O tym zaraz powiem. No, płaca minimalna wzrasta właśnie te 20%, więc większość pracowników zatrudnionych przy tych zadaniach, no taki wzrost wynagrodzeń z automatu musi otrzymać, bo tak stanowi prawo. Wydatki na wynagrodzenia właśnie. Płaca minimalna teraz obecnie obowiązująca to 3600 zł. I w 2024 roku najpierw od stycznia wyniesie 4242, ale od lipca będzie wynosić 4300 zł. To stanowi wzrost konieczny do poniesienia, bo płacę minimalną należy wypłacić tym pracownikom. Od 19,5%, no mówiłem o tych 20, jest to dokładnie 19,5%, żeby tutaj było wszystko klarowne. Średnie wynagrodzenie, posługuję się tutaj tym średnim wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw z wyłączeniem nagród, które jest stosowane do wypłacania różnych wynagrodzeń bądź diet. I ono wzrasta z kwoty 6700, to jest na trzeci kwartał 2022 roku, do 7462, to jest trzeci kwartał obecnego roku, czyli jakby obecne na trzeci kwartał wynagrodzenie średnie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród. I czyli to wzrasta o 10,7%. Płace nauczycieli celowo wskazuje tutaj płace nauczycieli mianowanych, żeby Państwo też mieli wyobrażenie, jak to, ta sytuacja wygląda. Proszę sobie wyobrazić, że wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 12,3%, natomiast w przypadku nauczyciela mianowanego to jest raptem 68 zł powyżej minimalnej krajowej taka płaca. Nie mnie to oceniać, jak to wygląda. No jest to wzrost zaplanowany, 12,3% jest w budżecie państwa. Mowa jest o różnych 30% i tak dalej, ale to w żaden sposób nie jest skodyfikowane. I mówię tutaj o nauczycielach mianowanych, bo są jeszcze nauczyciele początkujący, którzy mają przewidywana wysokość ich wynagrodzeń jest poniżej płacy minimalnej, co jest bardzo dziwne, co najmniej ciekawe. Dyplomowanie oczywiście też inna stawka, ale posługujemy się tu mianowanymi. No i teraz przekładając te nasze dochody i ich strukturę i te procenty, w jakim stopniu one są w naszym budżecie, to przekładając to na takie wynagrodzenie minimalne właśnie, których to na wynagrodzeniu minimalnym mamy, no, że tak powiem, bardzo dużo osób, tak? No bo to cała obsługa oświaty, obsługa tutaj urzędu, obsługa w CUS-ie, no jest jakby wiele etatów opłacanych z tego na tym minimalnym wynagrodzeniu wciąż. No i szereg osób, które nie osiągają teraz do końca grudnia minimalnego wynagrodzenia, które będzie w przyszłości. I jeśli chodzi o tę strukturę wydatków, strukturę dochodów, jaką mamy w przełożeniu na te wynagrodzenie, na tę płacę minimalną, to z subwencji, jakie przekazuje nam budżet państwa, możemy pokryć 40% takiego wynagrodzenia. Z innych dochodów 6%, 26% stanowią podatki lokalne i z PIT-ów i CIT-ów 28%. To jakby przekładając tę strukturę dochodów, jaką posiada gmina Trzcianka na takie jedno wynagrodzenie człowieka. Jakie są tego składowe, tego wynagrodzenia już przekładając na kwoty. Wrócimy jeszcze do obecnej kwoty 3600, czyli z PIT-ów i CIT-ów pokrywamy 991 zł. Z podatków lokalnych 936 zł takiego minimalnego wynagrodzenia. 218 to inne dochody i 1455 to możemy pokryć z subwencji. My wiemy, jak te subwencje PIT-y wzrosną, tak? Bo to przed chwilą Państwu przedstawiałem. Te zmiany procentowe Państwo przed chwilą mieli, PIT-y i CIT-y wzrosną o te 8%, czyli będziemy mogli pokryć w przyszłym roku 10 070 zł z PIT-ów i CIT-ów, bo będą one większe. Podatki lokalne proponujemy Państwu podjęcie uchwały w
to też wzrosną i będziemy mogli pokryć z nich 1075 zł takiego wynagrodzenia jednego. 239 zł będą stanowiły inne podatki, inne opłaty, jakie mamy. I 1717 to jest ten wzrost wszystkich subwencji, bo tam jest nie tylko ta oświatowa, którą pokazałem, ale też te pozostałe, wyrównawcza, równoważąca, i one razem wzrastają nam o około chyba 18%. Także stąd tyle będziemy mogli pokryć. No i to już daje, ta suma już daje w tym momencie, przy takim wzroście planowanych dochodów gminy, to są faktyczne, oprócz podatku od nieruchomości, które państwo i podatków lokalnych pozostałych, które państwo jako rada gminy możecie, o których wielkości państwo decydujecie, to PIT-y wzrastają o tę właśnie kwotę. Inne dochody to jest oczywiście szacunek, bo to są też dochody jakby nasze tutaj własne, i ten szacunek jest tutaj wyrażony w 10%. No i 18% wzrastają te subwencje. Sumarycznie daje to 4103. Przypomnę, płaca minimalna wyniesie 4300. Czyli jakby te dochody nie wystarczą nam na to, żeby pokryć tą przyszłą płacę minimalną. Ale jeśli by dziś nie podjąć takiej uchwały, o jakiej mówimy, o podatku od nieruchomości, no to z PIT-ów i z CIT-ów na każdy ten etat będzie 1070 zł. 239 pozostanie z tych opłat lokalnych, bo zakładamy, że one o te 10% mogą wzrosnąć, i 1717 z subwencji. Czyli do wynagrodzenia, do pełnego wynagrodzenia minimalnego z 4300 zabraknie nam przeszło 330 zł, czyli no, nie będziemy w stanie wypłacić tych wynagrodzeń minimalnych wszystkim osobom. Jak to może wyglądać, jeśli chodzi o zatrudnienie? No to zmiana podatku o te 15% to dopiero przy 23 pracowniku, czyli przy co 23 pracowniku zabraknie nam tych środków na to, żeby sfinansować jego pensję. Czyli już będziemy musieli poczynić jakieś oszczędności, czyli innym pracownikom jakby nie zwiększać tego wynagrodzenia w taki sposób, żeby nam na tego 23 pracownika, co 23 pracownika, wystarczyło środków. Jeśli natomiast dziś państwo nie zechcą podjąć uchwały i nie będzie żadnych zmian wysokości podatku, to już co 13 pracownik będzie tym, na którego nam będzie środków brakowało. Czyli de facto albo nie powinno go być, albo z innych wyżej wynagradzanych pracowników ta kwota no, będzie wynagrodzenia niższa. No, mówimy tutaj o jakiejś formie zamrożenia wynagrodzeń, tak żeby wystarczyło nam na tych wszystkich pracowników, których posiadamy, a inni po prostu nie będą mieli tego podniesienia o 700 zł płacy, jak z płacy minimalnej. Ale tak to wygląda w takim obrazowym spotkaniu. No ale jakie są te potencjalne zmiany, które tak naprawdę państwu proponujemy w stosunku do tych, które mogłyby być w przyszłości lub potencjalnie. Obecnie budynki mieszkalne opodatkowane są 81 groszami na każdy metr kwadratowy. Stawka maksymalna obowiązująca w przyszłym roku to 15 zł za każdy metr kwadratowy. Ubytek finansowy, czyli te dochody, z których rezygnujemy świadomie, oczywiście jakby uchwalając określone pułapy podatkowe, to 242 tysiące złotych w tym przypadku. W przypadku budynków w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej nasza obecnie obowiązująca stawka to niecałe 23 zł, a 33 zł przeszło, to jest stawka maksymalna, którą każda z gmin w Polsce może wykorzystywać, i część z nich jest wykorzystywana w ten sposób, to część z gmin wykorzystuje tę stawkę. I tu świadomy ubytek finansowy w budżecie gminy to 3 358 tysięcy złotych. W zakresie tej pozycji w podatkach. Grunty oznaczone symbolem B i pozostałe obecnie 38 groszy za metr kwadratowy. Potencjalnie stawka maksymalna, prawie dwa razy wyższa, jest 71 groszy, czyli
świadomie rezygnujemy z 1 434 000 zł w stosunku do stawki maksymalnej. Ja jeszcze dla przykładu podam te uchwały, które już zostały podjęte. W Ujściu stawka za mieszkania, za budynki mieszkalne to złoty, 1 zł, 1 grosz. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 29,84. W przypadku tych gruntów klasy B 58 groszy. W Pile 90 odpowiednio groszy, 28,70 i 56 groszy. W Międzychodzie złoty 15, 33, 10 i 71 groszy, stawki maksymalne. W Złotowie 97 groszy, 33, 10 i 62 grosze. To są uchwały już podjęte w tym bądź zeszłym miesiącu przez te rady gmin. Jakie zatem są propozycje zawarte w dzisiejszej propozycji uchwały, do której no mam nadzieję Państwo w jakiś sposób się ustosunkują? Budynki mieszkalne, proponujemy zmianę stawki o 12 groszy na każdy metrze kwadratowy. Na budynki związane z działalnością gospodarczą proponujemy zmianę stawki o 3 40 zł groszy na każdy metrze kwadratowy. Za garaże, budynki gospodarcze i pozostałe budynki złoty 34 na każdym metrze kwadratowym. Za grunty proponujemy 6 groszy więcej i za grunty związane z działalnością gospodarczą 14 groszy więcej. Dla jeszcze lepszego zobrazowania, przykładowy wzrost podatku, jeśli Państwo pamiętają. Dom jednorodzinny, 100-metrowy, na działce 1000-metrowej, wzrost o te 12 groszy za mieszkanie, no to jest 100 razy 12, 12 zł. I wzrost o 6 groszy za grunt, 6 groszy razy 1000, 60 zł. To oczywiście jest w skali rocznej, więc w sumie ten podatek mieszkańca Trzcianki proponowanej wysokości w dzisiejszej uchwale wynosi w przeliczeniu na każdy miesiąc 6 zł. Oczywiście inaczej to się ma w stosunku do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w swoich lokalach. Przykładowy 150-metrowy sklep, salon, podmiot prowadzący działalność gospodarczą na 200-metrowej działce. O 3,40 w takim przypadku działalności gospodarczej jest podnoszony ten podatek, czyli sumarycznie 510 zł i 14 groszy za grunt 28 zł. Czyli w przeliczeniu na miesiące dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która ZUS-y będzie płacić o wiele większe, bo o 20% siłą rzeczy, bo tyle płaca minimalna. Każdemu pracownikowi będzie musiała zapłacić też 20% więcej, 700 zł dokładnie od lipca. No 45 zł miesięcznie podatku od nieruchomości. Dla dużej firmy, która prowadzi działalność gospodarczą, dla której podatek od nieruchomości nie jest jakąś szczególną składową wydatków czy tego koszyka kosztów, jaki takie przedsiębiorstwo posiada, bo jest ono siłą rzeczy produkcyjne na przykład, to i te koszty ma zupełnie inne, w milionach idące, to hala i biuro o powierzchni 2000 m2, na działce 3000 m2, wzrost o 3,40 za budynki to 6800 i wzrost o 14 groszy za grunt 420 zł, to jest dla takiej dużej firmy już 600 zł miesięcznie. To jakby z mojej strony de facto tyle, żeby zobrazować Państwu, jak w przełożeniu na takie obrazy, na faktyczne obciążenie mieszkańca mają się te propozycje zaproponowane w uchwale. Mówimy o tych wspomnianych 12 groszach chociażby za przestrzeń mieszkalną, czy w tej przestrzeni, czy w gruntach o groszy 6. Oczywiście do Państwa należy decyzja, jak z tym postąpić i jakie stawki obrać, i mam nadzieję, że w toku dyskusji to zostanie zadecydowane. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę radnych o zabieranie głosu. Pan radny Marcin Walkowiak, proszę. Tak,
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, chciałem zabrać głos w dyskusji. Jedna rzecz, która nie odpowiada w tej prezentacji, bo reszta się zgadza, jest to, że to nie my wymyśliliśmy podwyżki, za które mamy płacić. W związku z tym obarczanie nas odpowiedzialnością dzisiaj za to, że jak czegoś nie podwyższymy, to ktoś czegoś nie dostaje, to my nie jesteśmy adresatem. Adresatem powinien być ten, kto to wymyślił. W związku z tym apeluję o w zasadzie to na razie tak, bo mam pewien pomysł, zobaczymy jak się dyskusja potoczy. W związku z tym to jest pierwsze sprostowanie do tego, żeby powiedzieć nie my jesteśmy odpowiedzialni i proszę, żeby to więcej nie brzmiało w taki sposób, że jak nie podwyższymy, to ktoś czegoś nie dostanie, nie wiem, z subwencji czy z podwyżek. Nie myśmy to wymyślili, kto inny jest autorem. Dziękuję bardzo. Dyskusja trwa. Pani radna Janina Kamińska, proszę. Dziękuję. Pan Marcin Walkowiak ma rację, tylko że odpowiadać będą nasi mieszkańcy. Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek zwolnień, to nikt się nie będzie pytał, że skoro rząd coś ustalił, a nie ma pieniędzy w budżecie gminy, będą zwolnienia, to nikt się nie zapyta pana, nie wiem, premiera, rządu, dlaczego on jest zwolniony. Każdy będzie się pytał, dlaczego tak postąpiła Rada, dlaczego są zwolnienia, dlaczego bezpośrednio odpowiedzialnym będzie pan burmistrz. Więc chyba nie do końca to jest tak. Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, oczywiście nie jest moją intencją, żeby szukać tutaj na tej sali jakichkolwiek winnych. Ja chciałem tylko przedstawić klarowny obraz sytuacji, w jakiej jesteśmy faktycznie postawieni. Musimy dostosować się do tych realiów, jakie mamy i wdrożyć pewne rozwiązania. No jednym z nich, moim zdaniem, musi być dostosowanie dzisiejszej uchwały podatkowej do takich realiów, jakie mamy. Oczywiście, tak jak było to już na tej prezentacji wspomniane, to samo to nawet nie wystarcza do tego, żeby w pełni móc zabezpieczyć takie wynagrodzenia, jakie chcielibyśmy, może nawet nie chcielibyśmy, takie podstawowe wynagrodzenia odpowiadające wzrostowi wynagrodzenia minimalnego. Jeśli by chcieć zabezpieczyć pracowników taką samą kwotę pomocy, to nie jest to możliwe nawet przy tej treści uchwały. Natomiast no, będziemy innymi metodami te koszty ograniczać, tak żeby oczywiście zadbać o mieszkańców. Natomiast Państwa proszę o to, żebyście pozwolili na to, ażeby to w ogóle było możliwe, bo czym innym jest zabezpieczenie co 23 człowieka, a czym innym co 13. To jest jakby duża różnica i jakby odpowiedzialność no, mimo wszystko no, leży też na naszych barkach wspólnych. Oczywiście nikt bezpośrednio nie będzie nikogo tutaj pozbawiał zatrudnienia, natomiast no, ktoś dostanie mniejsze wynagrodzenie, ktoś większe, a ktoś straci zatrudnienie. Nie wiem, do kogo będzie miał pretensje. Możemy robić wspólnie wszystko, żeby temu zapobiec i myślę, że w tych kwotach takich już w przełożeniu na każdego podatnika, to nie są to wysokie konsekwencje tego, żeby zabezpieczyć zatrudnionych już wydaje się podstawową wysokość wzrostu wynagrodzeń, które pozwolą na to, żeby nie spłaszczać ich i żeby ludzie nie zarabiali płacy minimalnej, pracując na odpowiedzialnych stanowiskach. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Walkowiak ponownie, proszę. Podwodzę. Tak. Pozornie jest to może i racja, że tak jest, że ktoś może być zwolniony i przyjdzie z pretensjami. Natomiast wybranie drogi tej podatkowej jest bardzo krótką drogą, bardzo szybką i skuteczną, no ale nie jedyną. Ja wydaje mi się, że od początku kadencji to, z czym się spotkaliśmy, czyli przerzucanie na nas odpowiedzialności finansowej za pomysły kogoś innego, winno się też spotkać ze stanowczą reakcją włodarza tego miasta. A nie widziałem, żeby to była stanowcza reakcja włodarza w tym miejscu, bo odpowiedzialność była przerzucana albo na radę, albo na mieszkańców, jeżeli chodzi o podatki. Ja powiem tylko tak, Tychy, Kraków, Piła, Ciechanów, Szczecin są w sporach
w sądzie ze Skarbem Państwa. Kraków za 2011-2016 pozyskał około 6 milionów zwrotu. Piła pozwała na 5 milionów. Już nie będę tam mówił, ile Ciechanów i inne. Też starają się walczyć z tymi, No dochodzić swoich spraw z tymi, którzy nas zmuszają do czegoś. Nie możemy chyba tylko i wyłącznie polegać na tym, że uderzymy w najsłabszego. W pracodawcę, przedsiębiorcę, zwykłego szeregu mieszkańca, no bo nauczymy tym samym, czy to będzie ten rząd, czy inny, żeby była pełna jasność. Nauczymy ich do tego, że można rzucać tą odpowiedzialność, a też trzeba czasem dać klapsa, wydaje mi się. A dostajemy my, mówiąc nam, że jak czegoś nie będzie, no to ktoś będzie miał problemy. No będzie miał, ja to rozumiem. Natomiast też chciałbym z drugiej strony jakiejś reakcji, planu jakiegoś naprawczego w tym kierunku też, panie burmistrzu. I zwracam się do pana, żeby pan też przemyślał ten kierunek drogi. Ja wiem, że ta droga jest długa. Może być niewyczerpująca, możemy przegrać, ale pokazać coś takiego, że też my się nie godzimy na to, żeby zrzucać na nas odpowiedzialność, nawet jeżeli coś jest słuszne, że ta praca idzie do góry, ale dlaczego my przy okazji subwencji, nie chcę już mówić, co było w Częstochowie we Wrocławiu, z bardziej kontrowersyjnych pomysłów z dużych miast, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, ale to być może też jest kierunek, że oprócz tych podatków powiedzieć stop. Że jednak Skarb Państwa będzie musiał się liczyć z tym, że miasta w końcu powiedzą, miasta, miasteczka, dość. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dyskusja trwa. Jest jeszcze pan radny Edward Jachimiak. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak wysłuchałem burmistrza, to w zasadzie to taka była powtórka, nie z rozrywki, tylko powtórka z retoryki rok temu, którą wysłuchaliśmy, też w stylu apokaliptycznym, czyli takim, że jeśli się nie podniesie, to wszystko się zawali i tak dalej. Eksponuje się tutaj jakieś mityczne zwalnianie pracowników, czy wydatek na mieszkańców domów pomocy społecznej, a zapomina się o wielu innych, celowo pewnie zapomina, wydatkach wielomilionowych, które gmina ponosi. Pomimo, żeśmy rok temu w atmosferze apokaliptycznej, powtarzam, rozmawiali, to jakoś w ciągu bieżącego roku finansowego ciężko mi było zauważyć, żebyśmy się finansowo stosownie do tamtej złej wizji zachowywali. Wręcz odwrotnie. Proszę mi pokazać jedną sesję Rady Miejskiej, gdzie nie wpadały kolejne wrzutki wydatków. I pomimo, że na początku roku mówiliśmy, że jest tragedia, kicha i w ogóle, to nagle jak była ochota, to się znajdowały pieniądze na wrzutki, czy moim zdaniem niektóre nietrafione wydatki budżetowe. No nie wspomnę o takich kwiatkach jak bankieciki, koncerciki i tym podobne rzeczy, które w przypadku, kiedy mówimy o biedzie i braku możliwości spięcia i teoretycznym zwalnianiu pracowników i to się jako temat zastępczy stosuje. Czyli, że z jednej strony się straszymy, a z drugiej strony jakoś ten wózek idzie i to zupełnie, zupełnie nieźle. Prawdą jest, że fundujemy sobie zadłużenie. Fundujemy sobie zadłużenie zwiększające się, które z punktu widzenia jakichś naszych budżetów domowych nikt z nas zadłużenia nie kocha, to prawda. To zadłużenie jest znaczne, deficyt jest znaczny, ale mieszczą się one
w ogólnie przyjętych normach ekonomiczno-finansowych dla samorządów, co nie zmienia faktu, że spora część działalności samorządu jest na kredyt. Czyli w tej chwili my, rozmawiając o podatkach, wierząc do pewnego stopnia temu, co mówi burmistrz, mamy taką wizję, że albo podniesiemy te podatki na proponowaną wysokość i wtedy ja sobie wyobrażam, że jeżeli my się zgodzimy, to nie będzie już zwiększane zadłużenie ani deficyt, no bo ma to tę sprawę w taki sposób załatwić. Natomiast jeżeli my tego nie podniesiemy, no to zwiększymy w przyszłym roku swoje zadłużenie. I takie są, że tak powiem, najprostsze patrzenie. Oczywiście ja nie jestem ekonomistą, ale troszeczkę praktykiem. A i jeszcze dwie minuty dosłownie chciałem na jeszcze jedną rzecz strategiczną zwrócić uwagę. Chciałbym, żebyśmy jako gmina przez mieszkańców, ale też i przez przyjezdnych byli postrzegani jako gmina sprzyjająca własnym mieszkańcom. A sprzyjającym własnym mieszkańcom jest ta gmina, która nie obciąża swoich mieszkańców zbyt wysokimi czy wysokimi wręcz świadczeniami, albo wcale podatkami, albo minimalnymi. Oczywiście mam świadomość, że gmina dochodów potrzebuje, ale proszę uprzejmie, niech te dochody będą zwiększane w sposób inny, czyli na przykład sprzyjanie budownictwu mieszkaniowemu czy rozwojowi przemysłu, gdzie te dziedziny same z siebie przyniosą dochód i trzeba im w tym pomagać, a z wielką ostrożnością podchodzić do tych podatników, którzy są, funkcjonują. Niekiedy funkcjonują już bardzo źle i bardzo ciężko, bo nie tylko podatki, które my nakładamy, ale w ogóle system kosztów dla przedsiębiorców no jest u nas jakiś taki mocno felerny i próbujemy ciągnąć tych przedsiębiorców moim zdaniem zbyt dużo. W związku z tym uważam, że podatków nie powinniśmy w dniu dzisiejszym na rok 2024 podnosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Walkowiak, proszę. Ja mam tylko pytanie techniczne, bo gdzieś tam jakieś doświadczenie mam również w takich głosowaniach. I zdaję sobie sprawę i mam świadomość, jaki będzie przekaz w przestrzeni publicznej, że to Rada podniosła podatki. Więc mam pytanie do pana burmistrza, jaki będzie przekaz w przestrzeni publicznej. My podnosimy podatki, czy to jest pana pomysł? Dziękuję bardzo. Myślę, że proszę bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi od końca, zaczynając od tego pytania, to ja mogę publicznie teraz czy w przyszłości powiedzieć, że to jest moja propozycja podniesienia podatków. Czy Państwo się na nią zgodzicie, czy nie, no to zaraz się okaże. I tę odpowiedzialność mogę ponieść, bo znam i jestem świadomy tego, w jakich realiach funkcjonujemy i jak należy zareagować. Nie jestem w stanie oddać za Państwa głosu, to nie jest moją kompetencją. Natomiast ta propozycja nie jest widzimisię czyimś i ona nie jest skierowana po to, ażeby
nie wiem, zrobić czegoś więcej w przyszłym roku, tylko jest skierowana po to, żeby godnie wynagrodzić tych, którzy już są zatrudnieni i żeby po prostu mogło to funkcjonować dalej w takim wymiarze, jakim jest. Ja Państwa proszę, jest to propozycja oczywiście do dyskusji. Nie ma jakby tutaj problemu, możemy dyskutować nad konkretnymi propozycjami w tych stawek, natomiast mając świadomość tego, że no, pozostawienie ich bez zmian przy tej 11% inflacji jest no, karkołomne po prostu i będzie niosło pewne konsekwencje i wtedy też będzie przekaz do opinii publicznej, którego ja już nie będę w stanie wziąć na siebie, bo starałem się i proponowałem to, żeby ten ciężar dziś jakby no przyjąć na tą umowną klatę, tak? Także o ile mogę Państwa wspierać, czy mogę wziąć na siebie ciężar tej opinii publicznej skierowanej na przyjęcie wyższych stawek podatkowych, to ciężko i nie widzę jakby możliwości, żebym ja mógł odpowiadać za to, jakie będą konsekwencje niepodjęcia dzisiaj takiej uchwały. To tyle celem jakby tutaj wyjaśnienia tego pytania. Natomiast co do wypowiedzi jeszcze radnego Jachimiaka, no to pan radny jak zwykle miesza różne obszary i różne tematy. No ciężko mówić o tym, że sobie weźmiemy kredyt na wydatki bieżące. No my musimy mieć tyle dochodów bieżących i możemy o to zadbać, żeby pokryły one wydatki bieżące. Nie możemy mieć więcej wydatków bieżących niż mamy dochodów bieżących, wobec czego nie weźmiemy sobie kredytu na wydatki. A ilekroć pojawiały się różne propozycje, tak jak pan radny mówi, wydatków w trakcie roku, no to przecież musimy mieć świadomość tego, że, o czym już rozmawialiśmy dzisiaj i dzisiaj też było tego potwierdzenie, że zrezygnowaliśmy z jednej ogromnej inwestycji, a zamiast niej zrealizowaliśmy 30 czy 40 innych mniejszych. Dziś też były tego przykłady. I to nie są pieniądze brane z kapelusza, one się nie znalazły. Owszem, część z nich jest pozyskana z zewnątrz i zasila budżet gminy i to też jest zasługą pracujących tutaj w Urzędzie Specjalistów od pozyskiwania tych środków zewnętrznych. Natomiast tak naprawdę pochodzą z wiadomego źródła i nie jest nim jakby tutaj jakieś rozdawnictwo czy zbyt duża ilość środków finansowych. A czemu tej apokalipsy nie było w zeszłym roku? No Państwo byli wówczas tak odpowiedzialni, że uchwałę podjęli, więc te prezentacje, które ja pokazywałem o tych różnicach w podatkach, dochodach, no zostały w jakimś zakresie spełnione przez tę uchwałę na rok bieżący. I w tym roku też może być podobnie, że w części, jakiejś części zabezpieczymy te potrzeby tak naprawdę mieszkańców, bo no nie da się ukryć, że te podatki, czy one są z budżetu państwa, czy są od nas jako podatników, to nadal będą obciążały nas jako mieszkańców. No nie ma w budżecie środków, które nie pochodzą od obywatela Polski, Jana Kowalskiego, czy Krzysztofa Jaworskiego, czy Edwarda Jachimiaka. No, to są nasze środki, którymi dzielimy na tyle, na ile to możliwe. A jak na dożynkach mówimy, sprawiedliwe, tak żeby każdemu wystarczało. Także proszę też to wziąć pod uwagę. Propozycja też padła, żeby nie obciążać mieszkańców bardziej niż jest to konieczne. Nasze stawki podatkowe są obniżone około 20 punktów procentowych w tej chwili od tych maksymalnych. Jeśli maksymalne wzrastają o te 15%, no to siłą rzeczy te nasze stawki no jeszcze bardziej są obniżane. W zasadzie sięgają wtedy 2/3 tych stawek maksymalnych, wobec czego to już jest dosyć duża różnica i tak jak pokazywałem zresztą na tych slajdach, są to wielomilionowe kwoty, około 5 milionów złotych, które potencjalnie nawet więcej, bo nie wszystkie tam stawki przecież wskazywaliśmy, których my sobie odmawiamy,
A tak naprawdę odmawiamy naszym mieszkańcom, bo jeśli oni by się złożyli wspólnie z nami do tej wspólnej puli, no to moglibyśmy zrealizować za tę kwotę konkretne zadania. Nie przejeść tych pieniędzy, tylko wykorzystać je na konkretne, oczekiwane przez mieszkańców zadania. Także to jest tylko decyzją nas jako samorządowców, państwa jako rady, moją jako organu wykonawczego, żeby wziąć na siebie tę odpowiedzialność. Owszem, warto zostawić ten bufor, ten 20 punktów procentowych na takie zadanie, które w przyszłości będziemy chcieli zrealizować, a które obciążałoby znacznie budżet. Czyli ten bufor teraz w tym roku wynosił około 3,5 miliona złotych, czyli w momencie, w którym będziemy chcieli, nie wiem, stworzyć nową instytucję, zbudować duży obiekt kubaturowy i chcieć go utrzymać w przyszłych latach, no to taki bufor właśnie dobrze wtedy mieć i powiedzieć wówczas mieszkańcom, szanowni państwo, chcemy takiej i takiej inwestycji, będzie ona kosztowała w budowie tyle i tyle, w utrzymaniu też bardzo dużo. Mamy taką możliwość, czy decydujemy się na podniesienie podatków do tych progów maksymalnych, żeby to mieć, czy też nie robimy tego. Teraz nie dyskutujemy na ten temat, teraz mówimy o takim racjonalnym zwaloryzowaniu obecnych obciążeń podatkowych. I jeśli chodzi o jeszcze jedną taki przykład, no to dla firmy, która zatrudnia 200 pracowników, a mamy szereg takich, i każdemu temu pracownikowi miesięcznie musi wypłacić te 700 zł więcej tej pensji minimalnej, jeśli taką akurat ten pracownik ma, to ten koszt 600 zł miesięcznie dla takiej hali produkcyjnej, którą pokazywałem, no to jest kosztem tego 201 czy 101 pracownika na przykład. Także no to jest taki koszt, a oni mają jeszcze koszty de facto związane z zakupem tych towarów i jakby wyprodukowaniem ich, czyli zupełnie inne koszty za energię elektryczną, jakby taki rachunek, no to nawet nie jest miesięczny rachunek za energię elektryczną, tylko tygodniowy albo dzienny w zależności od przypadku. Także proszę państwa o dyskusję i wypracowanie jakiejś propozycji, która będzie do zaakceptowania, tak żebyśmy mogli dzisiaj tę uchwałę podjąć w treści odpowiadającej naszym potrzebom jako mieszkańców gminy Trzcianka. Dziękuję bardzo. W tej chwili o głos poprosił pan radny Adam Prankiewicz, potem pan Józef Łastowski i widziałem tutaj głos z sali pana Przemysława Kusza, ale dziś wyszedł. Dobra, to będziemy tak robić. Proszę bardzo, panie Adam. Dziękuję. Powiem tak, jestem w pacie w sumie, bo z jednej strony człowiek gdzieś myśli o rozwoju gminy i tak dalej, co za tym idzie, żeby ewentualnie podnosić podatki, żeby na te inwestycje było, dużo o nich mówimy o bezpieczeństwie i tak dalej. Z drugiej strony wiemy, jak życie dziś smakuje, tak, bo prąd w górę, gaz w górę. Tak jak tu pan burmistrz mówił o firmach, która zatrudnia 200 osób, to może ten podatek nie jest aż taki wielki, ale tak naprawdę ta firma jest obciążona takimi kosztami stałymi, bo zaraz pójdzie od stycznia czy od lipca najniższa krajowa w górę, do tego większy ZUS, do tego gaz, prąd, koszta stałe. I to są kolosalne koszta dla takiej firmy i powiem szczerze, nie wiem co robić. Na pewno się nie wstrzymam dzisiaj, bo jest to temat zbyt poważny, żeby się przy nim wstrzymywać i to będzie takie trochę odejście od tematu. Nie składam żadnego wniosku, nie zamykam dyskusji i chciałbym, żeby się po prostu więcej osób wypowiedziało dzisiaj na ten temat, bo ja jestem w pacie. A powiem szczerze, że chyba takim najlepszym rozwiązaniem byłoby spotkać się gdzieś w połowie drogi. Dlatego oddaję głos innym. Pan radny Józef Łastowski, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy słuchający naszej tutaj sesji, powiem tak, wzrost podatku o 15% na pewno w społeczeństwie wywoła jakieś niezadowolenie i spotkamy się z wielką krytyką. Dlatego stoimy przed bardzo trudną decyzją jako radni, bo z jednej strony
na pewno od wielu ludzi będzie ta krytyka, ale trzeba na problem, ten problem spojrzeć również z drugiej strony, że podniesienie podatku spowoduje na pewno jakieś złagodzenie kosztów funkcjonowania samorządu, bo przy dzisiejszej inflacji, drożyznie, kosztów utrzymania nie sposób nie mówić również o kwestii podniesienia podatku. I dlatego z jednej strony uważam, że tu powinniśmy się głęboko zastanowić nad propozycją burmistrza i apeluję do radnych, żeby tu podejść bardzo rozważnie. A z drugiej strony uważam, że powiedzenie, że nie podnosić w ogóle podatków, to jest czysty populizm ze strony tych osób, które tak mówią. Tym bardziej, że zbliżają się wybory samorządowe i będzie wtedy okazja powiedzieć. A widzicie, ja głosowałem przeciw podniesieniu podatku, a oni byli za. I tym bardziej mówię to dlatego, że część na pewno z radnych będzie chciała startować w następnej kadencji i sama sobie podcina jakby gałęź, bo znajdą się w trudnej sytuacji. Dlatego dziś trzeba spojrzeć na to, niezależnie od tego, kto do tej rady pójdzie i kto będzie rządził burmistrzem, żeby spojrzeć na sytuację rzeczywiście samorządu. Ale wiedząc, jakie głosy były na poszczególnych komisjach przeciw podniesieniu tych podatków, ja proponuję jakieś inne rozwiązanie. Wnioskuję do pana burmistrza, aby się przez chwilę zastanowił i zaproponował autopoprawkę do tego i nie podnosił podatku o 15%, a on niższą kwotę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Momencik. Mamy problem z mikrofonami. Właśnie jest dobrze. Dobrze. Pan radny Łukasz Walkowiak, proszę. Panie Józefie, z tą stroną zajmującą określone stanowisko co do podnoszenia podatków, to no tak było w poprzedniej kadencji, że część właśnie podnosiła podatki, ta druga część była przeciwna, no ale teraz role się odwróciły. Ta część, która była przeciwna, podnosi te podatki, a ta druga podejrzewam, że będzie przeciw. Dziękuję. A ja wiem. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. O głos poprosił mieszkaniec Trzcianki. Proszę bardzo. Dzień dobry, szanowni radni, szanowni mieszkańcy, szanowny panie burmistrzu, witam. Zacznę może od tego, że brakuje mi tutaj w uzasadnieniu do projektu uchwały głosu samorządów zawodowych, samorządu rolników. Brakuje debaty publicznej na ten temat, że podnosimy na koniec roku, podnosimy o 15% podatki. Trendy, które były, trendy znaliśmy. Wiedzieliśmy, że jest inflacja, wiedzieliśmy, że jest spadek dochodów z PIT-u, CIT-u. I to było znane przez cały rok, kiedy, tak jak to już było podnoszone, kiedy pan burmistrz proponował zmiany budżetowe, proponował wydatki inwestycyjne i krótko mówiąc, kasa miała się zgadzać. Na koniec roku okazuje się, że w przyszły budżet trzeba będzie tworzyć w oparciu o podatki podniesione o 15%. Brakuje mi też w tej prezentacji pokazania, jak polityka pana burmistrza, którą proponował, przełożyła się na wzrost powierzchni produkcyjnej, usługowej,
powierzchni mieszkalnej, o ile metrów kwadratowych mamy więcej, z których ściągamy ten podatek od nieruchomości. Bo może być tak, że jest Konstans i po prostu dociskamy mieszkańca i na niego przenosimy te obciążenia, które i tak suma summarum ma, bo wzrost podatków dotyka również naszych mieszkańców. Gdyby była dyskusja z rolnikami, to być może by powiedzieli wzrost podatków ok, ale może w końcu wyznaczmy te strefy produkcyjne. Może nie deklarujmy, że nie będziemy budowali obiektów, bo nie. Brakuje informacji na przykład o fotowoltaice. Ile z fotowoltaiki mamy wpływów podatkowych? Ile mamy wydanych decyzji, które będą w przyszłości będą nam owocowały podatkiem od nieruchomości? To są rzeczy, fotowoltaika, to są rzeczy, które rok temu, dwa lata temu były jeszcze nieobecne. Aby były, tak jak tutaj radna mówi. Co więcej, burmistrz ma również w Radzie, ma doradców. Pan Domorowski jest zaniepokojony tym, że przychodzą mieszkańcy, że mieszkańcy zwracają uwagę. Ja też się cieszę, że pan na to zwraca uwagę, bo to dobrze, że mieszkańcy biorą udział w debacie publicznej. I może tak jak tutaj było podniesione już, może wróćmy do dyskusji o podnoszeniu podatków, szczególnie na koniec roku, bo tak jak tutaj było mówione, cały rok było dobrze. Na koniec roku okazuje się, że jednak nie do końca, że prognozy są takie, jakie są. Danych wsadowych do podjęcia decyzji jest niezbyt wiele, oprócz tego, że się wskazuje te wskaźniki, które są znane publicznie, ale my nie wiemy, tak jak mówiłem, nie wiemy, o ile nam wzrosła powierzchnia produkcyjna, usługowa, powierzchnia obiektów rolniczych, o ile wzrosła, ile mamy na przykład wydanych pozwoleń na budowę, że wiemy, że w przyszłym roku, za półtora roku będziemy wiedzieli, że ten podatek wpłynie i będziemy zabezpieczeni finansowo. I tak jak było tutaj też mówione, wydatki inwestycyjne. Może trzeba się będzie zastanowić, czy nas będzie stać na wykup gruntów pod obwodnicę. Wydawaliśmy pieniądze na wykup działki pod basen 500 000 zł. To są rzeczy, które były powydawane, a na końcu roku okazuje się, że będzie brakowało w przyszłym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Wiesław Natkaniec, proszę. No temat jest bardzo trudny. Generalnie zawsze było tak, że na początku kadencji podnosiło się podatki i później był 4 lata spokój i nic się nie działo. Teraz jest 5, ale wcześniej taka była jakby zasada generalna i to się sprawdzało, bo na świecie panował generalny spokój. No ale teraz żyjemy w innych czasach. Niestety ludzie, którzy rządzą innymi krajami, robią problemy następnym, a suma summarum cierpimy my wszyscy. No i teraz my musimy podjąć trudną decyzję, bo zbliżają się wybory i tak jak państwo mówią, obawiamy się tego, że teraz ludzie na nas nie zagłosują, bo podnosimy podatki i będą mieli do nas pretensje i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze jest do tego pół roku, a poza tym no, ludzie też mi się wydaje, że w Trzciance myślą racjonalnie i logicznie. I zrozumieją to, że taka propozycja, jaka jest dzisiaj, jest po prostu dobrym rozwiązaniem dla nas wszystkich. No, tak jak to w Polsce bywa, wszyscy musimy się poświęcić, żeby Trzcianka, żeby gmina dobrze funkcjonowała, żeby każdy miał te wynagrodzenie i mógł utrzymać rodzinę. Bo tu mówię, łatwo się tak tutaj klika nam, jak nas te sprawy nie dotyczą bezpośrednio. Ale trzeba się nad tym mocniej zastanowić i przeknąć czasami ten gorycz porażki i podjąć taką, mówię, racjonalną decyzję. Nawet kosztem tego, że w przyszłej kadencji nie zostaniemy wybrani po prostu. Ale dzięki temu gmina będzie dobrze funkcjonowała i możemy się z tego po prostu cieszyć. No niestety tak po prostu jest. No dużo tutaj dyskusji na komisjach było i ta stawka 15%, tak jak widzieliśmy, no, czasami mogą te kwoty śmieszyć, że to jest 6 zł
i tak dalej, 72 zł rocznie, gdzie mówię, no wiemy ile każdy z nas wydaje i to w przeliczeniu na cały rok naprawdę nie są potężne pieniądze, które uszczuplą budżet gospodarstwa domowego. Tak bardzo mocno. Oczywiście uszczuplą, sumując wszystkie inne wydatki, to jest zrozumiałe, no ale no niestety takie mamy czasy, a nie inne. No nikt nas niestety na to nie przygotował wcześniej. No to łatwo jest zgonić na nas, na kadencję, teraz na burmistrza, propozycja, tylko 10 lat temu, 20 lat temu nikt tutaj firm więcej nie wybudował inwestycyjnych, większych powierzchni i tak dalej. No nie mamy tylu podatku, ile byśmy chcieli mieć. Wiadomo, poprzedni burmistrzowie próbowali, zrobili tyle, ile mogli. My robimy też tyle, ile możemy. I w przyszłości inni też będą się cieszyć, bo mamy przecież tereny inwestycyjne, na których będą powstawały firmy i w przyszłości będzie lepiej. No ale na ten moment jest trudno. Jest bardzo trudno, jest wysoka inflacja i mamy po prostu problem. Dlatego z tego problemu musimy wyjść dobrze. No i w mojej ocenie też to rozwiązanie na ten moment jest optymalne. Nie jest najlepsze, ale lepszego nie ma. Dlatego prośba tutaj do nas, żebyśmy no, podjęli tą trudną decyzję w głosowaniu pozytywnym. Niemniej po konsultacjach i mówię w komisjach, dyskusjach myślę, że dobrą opcją, taką nie za mocną, a optymalną byłoby podwyższenie tego podatku nie o 15%, a o 10%. Dlatego tutaj z tego miejsca składam wniosek, aby podwyżka tego podatku była o 10%. Mam nadzieję, że to w Państwa oczach i świadomości będzie taką furtką, nie najlepszą, ale myślę, że dobrą z perspektywą na w przyszłym roku na może jakieś inne zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest, jak to traktować w takim razie jako wniosek formalny pana radnego? Proszę to sformalizować. Dobrze. Proszę, jak wniosek, no dobrze, proszę panie burmistrzu, ale chciałbym, żeby to było tak treściwie. Treściwie, tak. Nie będę się odnosił do pana mieszkańca, tylko do tego wniosku. Chciałem, żeby państwo mieli świadomość, jaka to jest kwotowo sprawa. Jeden punkt procentowy to jest około 130 tysięcy złotych więcej bądź mniej, tak? W zależności w którą stronę mierzymy. Także jeśli państwo życzą sobie jeszcze jakichś danych, to my oczywiście jesteśmy w stanie je przedstawiać. Natomiast tak to wygląda. Czyli każdy punkt procentowy 130 tysięcy złotych różnicy. Dziękuję bardzo. W takim razie mamy wniosek formalny pana. A jeszcze to nie jest wniosek, dobrze, to jest poprawka. Rozumiem, ale musimy go przegłosować. Dobrze, tu się jeszcze zgłasza do wypowiedzi kolejny mieszkaniec Trzcianki, pan Piotr Halama. Proszę bardzo. Jest zapisany. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu. Słucham i nie wierzę, przywódcy innych krajów mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości w Trzciance. Okej. Okay. Proszę Państwa, wracając do tego raportu o stanie gminy, tam jest taki inny fragment, który mówi o tym, że stan finansów publicznych w gminie jest stabilny. Taki cytat z głowy. Jest stabilny, czyli generalnie można powiedzieć, że może nie ma aż takiej wielkiej potrzeby podnoszenia podatku od nieruchomości. Okej, ale to jest pytanie otwarte. Trochę nie zrozumiałem tej korelacji między zwalnianymi pracownikami, a nie uchwaleniem tej stawki, którą proponuje pan burmistrz w uchwale, wywołanej uchwale. Tej korelacji jakby nie rozumiem, bo
za chwilę była mowa o tym, że jak nie uchwalimy, to może nie będzie nowych zadań, które by mieszkańcy chcieli zrealizować. No więc bądźmy konsekwentni, czy jest albo tak źle, że będzie zwalniany tam co 23 czy co 8 pracownik, albo nie będzie, czy 13, czy nie będzie po prostu pieniędzy na nowe jakby inwestycje. Tak? No gmina jest zadłużona i tu pan radny Jachimek ma rację, no sami państwo podjęliście uchwałę o tym, żeby zaciągnąć kolejny kredyt na 10 milionów, jak dobrze pamiętam, jakby z głowy, czy więcej nawet. No i okej, okay. I to jest takie pytanie, czy podnosić podatki i właśnie po co, w jakim celu, tak? Czy może wręcz trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten stan finansów jest stabilny, ale musimy po prostu zacząć zwyczajnie oszczędzać. I znowu odnosząc się do pana radnego Jachimiaka, rzeczywiście może warto jakby przemyśleć, na co te pieniądze później są wydawane. Na pewno tej korelacji między zwalnianym pracownikiem, a dzisiejszą państwa uchwałą o podatku od nieruchomości ja przynajmniej nie dostrzegam poza prezentacją, którą przygotował pan burmistrz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Łastowski, proszę. Ja tylko w kwestii wyjaśnienia, bo ja tak de facto do końca nie dokończyłem, ale wstąpiłem z wnioskiem do burmistrza o autopoprawkę, padł też wnioskę radnego Natkańca o i jak to traktować teraz? Nie ma wniosku formalnego. Jest tylko o zamknięcie i tak dalej. Statut mogę zajrzeć, dawno tego nie używaliśmy. Proszę, proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, no, decyzja jakaś powinna zapaść w toku dyskusji. Ja ubolewam, że na komisjach jakby nie mogliśmy tego wypracować wcześniej, żeby tego nie robić dziś na forum wszystkich i próbując jeszcze tutaj polemizować z panami, którzy przychodzą na każdą sesję, tylko wzbudzić państwa zaniepokojenie z jakichś przyczyn. Niekoniecznie racjonalnych, wobec czego jeszcze raz tłumaczę, każdy punkt procentowy zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących stawek podatkowych, jeśli traktujemy wszystkie równo, to około 130 tysięcy złotych, czyli w przypadku, gdy ten wzrost podatku miałby nastąpić o te 12 groszy w przypadku budynków mieszkalnych, no to za każdy metr kwadratowy, no to sięgaliśmy tutaj około 1 900 000 złotych na tych zmianach podatkowych. Natomiast zmiana o procent 10, czyli 8 groszy dla przykładowego budynku mieszkalnego, to jest już 1 300 000 w stosunku do obecnych stawek. Jakby te kwoty wiele nie mówią, ale no, staraliśmy się to zobrazować na tych przykładach, które państwo widzieli w tej krótkiej prezentacji. Ile do budżetu wnoszą poszczególne inne dochody, jaki procent stanowią nasze dochody i jak możemy nimi operować. Nie mówimy tutaj o żadnych inwestycjach, mówimy tutaj o funkcjonowaniu bieżącym gminy. Nie straszymy apokalipsą, czy kataklizmem, czy wzrostem zadłużenia. O niczym takim ja nie mówiłem. Nie wiem, skąd goście wyciągnęli takie wywody. Każdorazowo na koniec roku regulowane są stawki podatku od nieruchomości i nie wynika to z tego, jaki ten rok był i że w tym roku jakich środków brakuje, bo te stawki dotyczą roku przyszłego i to nie jest tak, że na podstawie tej uchwały i pozostałych uchwał podatkowych ten budżet będzie tworzony. I nastąpią określone konsekwencje w zależności od tego, jakie te stawki zostaną przyjęte. Nie wiem, czy to ja mam w formie autopoprawki, czy państwo jeszcze w toku dyskusji chcą coś jeszcze dodać, no bo przekładając jakby tę propozycję, która padła, no to możemy w szybki sposób przeliczyć te stawki w groszach czy w złotówkach, bo to jest jakby proste. Jeśli ta jakby forma będzie dla państwa akceptowalna, to my to jesteśmy w stanie zaproponować w zasadzie od ręki, bo akurat 10 mamy. Jakby to było 12, 13, no to
to potrzebowalibyśmy tych 5 minut przerwy, żeby je Państwu przedstawić. Jeśli Państwo chcą, no to ja tylko odczytam przykładowo. Podstawa podatku, znaczy kwota, stawka podatku za budynki mieszkalne, 8 groszy od budynków mieszkalnych. Jeśli chodzi o budynki związane z działalnością gospodarczą, przy tych 10%, no to są 2 złote 27 groszy. Grunty zwykłe, no to 4 grosze. I grunty pod prowadzenie działalności gospodarczej 9 groszy. To są te jakby przykładowe różnice w stawkach podatku w przypadku niezastosowania 15, a 10% mnożnika. I tak jak mówię, my nie odnosimy się do żadnej sytuacji kryzysowej tutaj, tylko informujemy, zresztą Państwo są chyba tego świadomi, natomiast no, w miarę przystępny sposób to spotkanie jest też transmitowane i jakby osoby oglądające też, żeby miały pojęcie, jak to się przedstawia, bo jak mniemam, Państwo akurat tutaj wiecie, jak budżet jest skonstruowany i na co nas może być stać, a z czego będziemy po prostu rezygnować. Natomiast nie mówimy tu o żadnej katastrofie. Zadłużenie to jest, czy kredyty to jest typowy instrument finansowy wykorzystywany przez każdy samorząd do tego, żeby realizować swoje zadania własne i potrzeby mieszkańców. I nasze zadłużenie nie przekracza żadnych wskaźników, które mogłyby niepokoić kogokolwiek w żaden sposób. Także wszystko jest pod kontrolą. Natomiast mówimy o tym, o czym wspomniał radny Marcin Walkowiak na samym początku. Nakłada się na nas pewne zobowiązania, na które nie mamy do końca wpływu, a musimy się do nich dostosować. I tak jak mówię, wzrost PIT-u jest o 8%, wzrost subwencji oświatowej jest o 11,5%, no i wzrost podatków jakiś też musi nastąpić z tego względu, że wzrost wynagrodzeń minimalnych to jest 19,5%, a wzrost płac nauczycieli chociażby to 12,3%. No, siłą rzeczy państwo nie daje nam tyle, ażebyśmy mogli to pokryć tylko i wyłącznie z dochodów przyjmowanych z budżetu państwa. Musimy uzupełnić to swoimi dochodami od naszych mieszkańców. I no, tak to po prostu jest. Więc nie wiem, czy Państwo życzą sobie jeszcze dalszej dyskusji, czy zaproponować tę autopoprawkę w poszczególnych obszarach, już w groszach i złotówkach, żeby można było procedować dalej. To może tak, ja mam taką propozycję. Skoro padł ten wniosek o te 10%, to myślę, że powinniśmy radni zagłosować nad tym wnioskiem, czy się zgadzamy te 10%. Dopiero wtedy burmistrz nam by przedstawił swoje wyliczenia, bo w tej chwili przedstawianie wyliczeń, czekanie, oczekiwanie, ja myślę, że nie ma. No, po prostu idźmy tym tokiem, przegłosujemy. Jeżeli ten wniosek znajdzie oparcie wśród radnych, to poprosimy pana burmistrza o przeliczenie. Jeżeli nie znajdzie, to po prostu uznamy go za niezasadne. To może państwo chcą tak nazwać ten wniosek, że to jest za obniżenie o 5 punktów procentowych propozycji burmistrza podniesienia podatków. Jeśli ma to jakby być było taki wniosek był, że miał być o 5 na punktów 10%. Procentowych w stosunku do propozycji burmistrza. Nie. Ja mówię tylko o obrocie sytuacji. Tak, no ja jestem w stanie wziąć na siebie tę większą propozycję. Państwo chcą ją obniżyć, możecie tak sformułować. Ja proponuję tak. Kto jest za... mamy już przygotowany ten wniosek? Czy... No to tutaj. Kto jest za podniesieniem podatku o 10%? Dobrze, szanowni radni, kto jest za wzrostem stawek podatku od nieruchomości o 10% w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 roku? Głosujemy.
Dobrze. Za 7 radnych, 12 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, czyli wniosek nie został uwzględniony tutaj przez radnych. Czy ktoś jeszcze chciałby coś zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam w takim razie dyskusję i przechodzimy do projektu uchwały. Tak, poproszę o... Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka. Głosujemy. Za projektem uchwały głosowało 5 radnych, 14 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Trzcianka. Projekt uchwały w tej sprawie był podany pod dyskusję Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi, która zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 6 radnych jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały i Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 4 radnych jednogłośnie. Nie, głos w czasie. A po głosowaniu? Przepraszam. To zaraz, za chwilę pani radna. W dowolnym momencie poza... Tam będę miał to. Dobrze, proszę tutaj o przedstawienie tego projektu pana burmistrza. No i szanowni państwo, uzasadnienie projektu uchwały jest dość czytelne, nie mam więc więcej do dodania. Dobrze, to otwieram w takim razie dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o kartę do głosowania. Pan radny Czesław Rogosz, pani Matkowska. Za 17 radnych, 1 radny przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Proszę bardzo, tutaj pani Janina Kamińska, oświadczenie. Dobrze, zrobimy. Dziękuję. Szanowni państwo, panie burmistrzu, mieszkańcy. Nie wiem, czy państwo radni do końca zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Zastanawiam się, czy niektórzy radni poczuwają się do odpowiedzialności podejmowania trudnych decyzji, aby gmina mogła w dalszym ciągu się rozwijać. Każdy z nas, ja też podkreślam, każdy chciałby z nas być dobrym wujkiem i tylko rozdawać. Zastanawiam się, z czego wynika państwa dzisiejsza decyzja. Niewiedzy potrzeb naszej gminy, czy po prostu nowej kampanii wyborczej. Składamy wszyscy wnioski do gminy, do pana burmistrza. Nasza gmina się rozwija, co widać? Widać w mieście, widać na wsiach. Niejednokrotnie słyszę, że obszary wiejskie takiego wsparcia jak teraz nigdy nie otrzymywały. Dzisiejsza decyzja państwa jest według mnie nieodpowiedzialna. Burmistrz wszystkich z nas poinformował
o sytuacji gminy. Nie jest to tylko w naszej gminie, ale w całej Polsce. Inflacja sięgnęła wszystkich nas. Wiemy dobrze, że zabraknie pieniędzy na remonty dróg, na utrzymanie przedszkoli, żłobków, szkół, na opiekę społeczną, na oświetlenie. Być może będą zwolnienia. Kto będzie podejmował trudne decyzje? Dyrektorzy placówek oświatowych? Pan burmistrz? Przecież państwo doskonale wiedzą, że podwyżka ta wyniosła średnio w gospodarstwie domowym o powierzchni 100 metrów kwadratowych 6 zł miesięcznie. To jest niecały litr paliwa. 6 zł kosztuje kilogram cukru. 6 zł to jest jedna gałka lodów. Przepraszam, ja nie przeszkadzam. Czyli rozumiem, że teraz my radni, wszyscy możemy odpuścić sobie wnioski na przyszły rok. Przecież te wnioski nie wymyślamy sami. One są odpowiedzią na głosy mieszkańców, na ich prośby. Po prostu nie będzie pieniędzy. A wszyscy widzimy dookoła, że wszystko drożeje. Mówimy, że należy dla straży kupić samochód. Trzeba będzie ten samochód utrzymać. Trzeba będzie dać na paliwo. Mówimy, że przydałby się żłobek. Ale na to też trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze na wynagrodzenia. Trzeba doposażyć siłownię. Około 12 tysięcy, niedużo, ale trzeba mieć te 12 tysięcy. Ja dzisiaj składam dwa wnioski do pana burmistrza o przygotowanie uchwał i do pana przewodniczącego Rady Roberta Matkowskiego o wprowadzenie do porządku obrad na następną sesję uchwały o zamrożeniu podwyżek diet radnych w roku 2024, które miałyby wynosić 12%. To jest od 240 do 400 mniej więcej złotych miesięcznie. I drugi wniosek o obniżenie w 2024 roku diet radnych o 50%, co pozwoli zbudować na przykład chodnik morze, o który walczy pan Perski. Bo idąc, proszę państwa, zgodnie z tokiem rozumowania, który został dzisiaj przedstawiony, dlaczego my mamy jako radni mieć podwyżki i dlaczego dla nas tych pieniędzy ma wystarczyć, a może nie wystarczyć dla innego pracownika, dla jakiegoś nauczyciela albo dla jakiegoś pracownika administracji? Skoro zdecydowaliśmy, że nie ma żadnych podwyżek, to także mam nadzieję, że państwo poprzecie moje wnioski na następnej sesji. Dziękuję. Dziękuję również. Na piśmie proszę też oświadczenie. A pan też chce oświadczenie złożyć w tej chwili? Proszę bardzo. Cytując klasyka Ludwiku, Dornie i Sabo, nie idźcie tą drogą. Szantaże emocjonalne to już nie jest ta zagrywka, na którą się wszyscy nabiorą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak pani chce mi obniżać, to proszę mi, to jest oświadczenie, to proszę mi obniżyć o 50%. Dla mnie nie jest to żaden problem. Ja złożę wniosek o obniżenie pensji panu burmistrzowi, żeby wszyscy razem zaczęli oszczędzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykamy już w tej chwili już oświadczenia. Przechodzimy. I po co to było mieszać?
Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do paragrafu numer 9, przepraszam, do punktu numer 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Trzcianki. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zaproponowała nazwę środowiskowa. W głosowaniu za 8 radnych jednogłośnie. Komisja Gospodarcza zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały. Oraz Komisja Spraw Społecznych również zapoznała się z projektem uchwały. Proszę bardzo, radni, otwieram dyskusję. Pani radna Marta Elżbieta Matkowska, proszę. Ja tylko dodam, że zgadzam się z wnioskiem radnego Walkowiaka, ale chciałbym powiedzieć, że na Komisji Bezpieczeństwa zaproponowaliśmy taką, to była taka sugestia, aby wszyscy z radni teraz na karteczkach zagłosowali, jaką nazwę ulicy popierają i w ten sposób większością możemy wybrać. To nawet nie musimy, po to są, jesteśmy tutaj, mamy system i możemy tutaj. Ja mam tylko jedną nazwę przed sobą, to jest ulica Środowiskowa. Jeżeli jest jakaś, jest dyskusja, jeżeli ktoś widzi jeszcze jakąś inną nazwę, to proszę podać i możemy głosować. Dobrze, nie widzę chętnych do zabrania dyskusji w tej sprawie, więc zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Czyli będzie na terenie miasta Trzcianki, tak właśnie, czy ulica Środowiskowa. Czy to ma być? Ale to właśnie w uzasadnieniu. Dobrze, zamknięte. Był czas na dyskusję. Proszę o planszę. Dobrze, kto jest za nazwą ulicy ulica Środowiskowa? Głosujemy. Dobrze, 19 radnych za, 1 radny przeciw. Czyli mamy wybraną ulicę przez szanownych radnych. I teraz podejmujemy całą uchwałę, tylko na terenie miasta Trzcianki w paragrafie pierwszym będzie wpisana. Przepraszam bardzo. Będzie w paragrafie pierwszym, na terenie miasta Trzcianki nadaje się nazwę ulicy Środowiskowa. Jak w załączniku do uchwały. Głosujemy. Dziewiętnastu radnych za, jeden radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w tej chwili, przechodzimy w tej chwili do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. Komisja Środowiska Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 8 radnych jednogłośnie. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 6 radnych jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 4 radnych jednogłośnie. Proszę bardzo, panie burmistrzu, może słowo. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu jest klarownie wyjaśnione, o co w tej uchwale chodzi. Dziękujemy. Dobrze, poproszę, w takim razie otwieram dyskusję. Ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie ma. Dobrze. Dobrze, głosujemy.
Dziękuję bardzo. 19 radnych za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Nowy punkt, ten 11, który przyjęliśmy na początku, czyli projekt uchwały w sprawie określenia formy wysokości próby przyznawania pomocy dla repartiantów. I mamy tak. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, za 8 radnych jednogłośnie. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu, za 6 radnych jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu, za 4 radnych jednogłośnie. Mimo że mamy również uzasadnienie, to ja bym jednak chciał, żeby pan burmistrz powiedział. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że tę uchwałę omawiałem w punkcie demografia na samym początku, jakby pieczołowicie wyjaśniając, czego ona dotyczy i jakie są jej zasady. Podobnie jak na wszystkich komisjach czterech merytorycznych, na jakich byłem obecny. Czy są jeszcze jakieś pytania w stosunku do tej uchwały? Jeśli tak, to uprzejmie wyjaśnię. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, nie widzę chętnych. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie określenia formy wysokości trybu przyznawania pomocy dla repartiantów. Głosujemy. Za 20 radnych jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 12. Czy mamy informacje z analizy oświadczeń majątkowych? I pozwolę sobie odczytać. W związku z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję o ustaleniach dokonanych w wyniku analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej Trzcianki złożonych w roku 2023 w terminie do 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia 2022 roku. W roku bieżącym Rady Miejskiej Trzcianki złożyli terminowo oświadczenia o stanie majątkowym, poza jednym, które wpłynęło 2 maja 2023 roku. Do oświadczeń zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym dołączono zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2022. Wszelkie oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Czarnkowie pismem z dnia 31 maja 2023 roku wraz z załączonymi zeznaniami podatkowymi. Kopie oświadczeń przekazywano na bieżąco, niezwłocznie po wpłynięciu do Biura Rady burmistrzowi Trzcianki w celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie oświadczenia zostały opublikowane. W dniu 10 października 2023 roku wpłynęło jedno sprostowanie oświadczenia majątkowego radnego, które również opublikowano na stronach BIP Trzcianka. Po dokonanej ocenie, zgodnie z posiadaną wiedzą, moim zdaniem oświadczenia majątkowe zostały wypełnione prawidłowo. Natomiast należy zwrócić uwagę na staranność i czytelność wypełniania oświadczeń oraz konieczność oznaczania niewypełnianych pozycji jako nie dotyczy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 13. Informacja burmistrza z działalności w okresie między sesjami. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, informacja oczywiście została przekazana w formie papierowej. Jeszcze jedną tylko rzecz chciałbym dodać. Do tego co jakiś czas w różnych tematach kieruję do Państwa pisma. Pisma czasem są adresowane jako Rada Miejska Trzcianki, czasem jako Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki, ale zawsze dotyczą tego, żeby jakiś temat Państwu przekazać. Wobec czego życzyłbym sobie, że to Państwo też decydowali, jaka jest odpowiedź kierowana do mnie. A częstokroć Pan Przewodniczący wychodzi tutaj jakby przed szereg i sam udziela mi odpowiedzi.
Nie wiem, czy państwo jakby mają tego świadomość. I na jeden temat chciałbym z tych ostatnich zwrócić uwagę. Otóż na nie tak dawno na sesji był obradowany plan miejscowy w rejonie jeziora Sarcze. Ten plan miejscowy, żeby mógł być dalej procedowany, modyfikowany, zmieniany, żeby mógł być dostosowany do oczekiwań też płynących z państwa strony, na przykład kwestii budowy boiska przy dyskotece Leśna byłej, to no, musi do mnie jako do organu wrócić. Żeby on wrócił, on musi najpierw pojawić się z powrotem na państwa obradach. O co prosiłem, żeby to jakby też miało miejsce. Państwo i tak już odrzucili jedno z rozstrzygnięć uwag, wobec czego ten plan i tak musi być zmieniony zgodnie z wolą Rady. Natomiast on nie będzie przeze mnie procedowany, dopóki ja go z powrotem nie otrzymam. On jest teraz w tak zwanej no, zamrażarce nie sejmowej, ale tutaj rajcowskiej. I nie ma możliwości pracy nad tym dokumentem, nawet chcąc go zmieniać pod kątem oczekiwań państwa, bądź próbować pracować nad nim przez te najbliższe 6 miesięcy, tak ażeby przyszła Rada mogła od razu ten dokument przyjmować bądź dalej modyfikować. Także proszę państwa i tym razem zatytułuję pismo, zaadresuję pismo do Rady Miejskiej Trzcianki o to, żeby się państwo jakby ten dokument przeprocedowali przez sesję, tak żeby on mógł wrócić do organu wykonawczego. Teraz jest u państwa jako organu uchwałodawczego od dwóch miesięcy, tak? Więc proszę o to, żebyśmy mogli nad nim dalej pracować, żeby móc go przedłożyć Radzie Miejskiej wybranej po wyborach de facto. Nie państwu bezpośrednio, tylko tym nowym radnym, ażebyśmy nie przespali tych 6 miesięcy, bo można tam jeszcze pewne rzeczy zmienić i zmodyfikować, tak żeby on no, trochę inaczej wyglądał niż teraz i odpowiadał tym potrzebom, które w międzyczasie były też sygnalizowane. I jakiekolwiek pisma będziemy do państwa kierować, to będziemy adresować je Rada Miejska Trzcianki, tak żeby otrzymać od państwa odpowiedź. Myślę, że powinniście ją w jakiejś formie skonsultować, tak żeby przewodniczący mógł odpisać faktycznie w imieniu Rady, a nie swoim własnym. Tak, panie burmistrzu, zgadza się. Pan zatytułował to pismo do mnie, jako do przewodniczącego Rady, który organizuje tutaj pracę i tak zgodnie z tym odpowiedziałem panu na te pismo. Natomiast rzeczywiście to po tych 2 miesiącach bodajże pierwszy od pana sygnał, że pan chce dalej podjąć w ogóle tutaj rozmowę na temat tych uchwał. Ale rzeczywiście, jeżeli pan może inaczej, jutro udostępnię radnym te pismo, po prostu po co będziemy tutaj papierologię jakąś robić, łącz się z moją odpowiedzią i zastanowimy się rzeczywiście nad przyszłą sesją, co zrobić dalej w sprawie tej uchwały. A w związku z tym, że jestem przy głosie, to uczestniczyłem w forum przewodniczących rad gmin i powiatów i właśnie czekałem na te spotkanie, ponieważ było tam kilku prawników, właśnie też planistów i radców prawnych od procedowania planów i zadałem pytania konkretne właśnie, co dalej z tym zrobić, jeżeli mamy takie głosy na sesji, to mieliśmy opinię taką prawną, a nie inną. I powiem tak, że naprawdę ja mam wątpliwości, czy ta uchwała w takim wydaniu powinna się znaleźć, ale jeżeli radni rzeczywiście ocenicie, że chcecie dalej pracować nad nią, to jak najbardziej. Po prostu tylko też czekałem tutaj na głos ze strony właśnie pana burmistrza, czy jest w ogóle zainteresowany procedowaniem dalszym. Ale jest, więc mówię, jutro wam radnym przekażę i te pismo, i moją odpowiedź, i pewne uwagi, które również otrzymałem. No to skoro się... Nie, ja bym chciał jeszcze zostać w tym punkcie tutaj odnośnie informacji burmistrza w działalności między sesjami. Tak.
Właśnie. Pan Natkaniec nie wie, co chce powiedzieć, a może chce pochwalić burmistrza. No. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żeby tak nie brzmiało rzeczywiście w taki sposób, że o, jest tutaj między nami jakiś gdzieś tam toczymy spór i tutaj będę próbował teraz ja utrzeć nosa panu burmistrzowi. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden fakt, o którym pan burmistrz pewnie tutaj na mnie wspomniał werbalnie, o tej wizycie w Lertę, której pan pojechał. Ja bym chciał, żeby tak się wszyscy radni przenieśli do 2003 roku, dokładnie do 30 kwietnia 2003 roku, gdzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie między gminą Trzcianka w Rzeczypospolitej Polskiej a gminą Lertę w Republice Federalnej Niemiec. W paragrafie pierwszym jest napisane, że Rada Miejska Trzcianki wyraża wolę zawarcia takiej umowy. Można sobie ją odszukać, czyli Rada Miejska Trzcianki zezwoliła na taki ruch. No i co się dzieje? Przychodzi zaproszenie. Czy którykolwiek z radnych był poinformowany o tym? Ja nie mówię, że przewodniczący się pcha i miał jechać, tak? Ale może, aha, pan Natkaniec wiedział, bardzo fajnie. Pewnie telefonicznie. I teraz jest tak, a może właśnie, trzeba było powiedzieć radnym. Może właśnie pan Paweł Iwanicki, może pan Natkaniec chcieliby pojechać teraz i porozmawiać na temat, nie wiem, sportu, tak? Może pan Łukasz Walkowek chciałby pojechać porozmawiać z trenerem tamtejszego zespołu. Nie wiemy o tym. Natomiast jest prawda taka, że pojechał pan Marek Kupś i tutaj się nie zgodzę z pewnymi głosami krytyki, że nie powinien pojechać, bo powinien pojechać. Dlaczego? Dlatego, że to on podpisywał tak naprawdę w imieniu Rady, w imieniu samorządu umowę miast partnerskich. Pan burmistrz Trzcianki Marek Kupś, zastępca burmistrza Trzcianki Artur Pochłowicz. Panie Edwardzie Jachimiak, proszę na razie o spokój, bo to są sprawy naprawdę ważne. Bo każdego radnego powinno właśnie taka rzecz zaskoczyć. Jedzie pan burmistrz, bierze pan rzeczywiście, pana Marka Kupsia, który uważam, że rzeczywiście się powinien tam znaleźć. Natomiast bierze pan dwóch pracowników jeszcze do tego i jeszcze bierze pan jeszcze jednego pracownika, czy właściwie trzech pracowników plus kierowca. No, naprawdę nie można było dać znać, tylko rozgłosił pan to na Facebooku. Jeżeli pan wziął z promocji ludzi z aparatami, żeby fajny film nakręcili, to powiem szczerze, że niepotrzebnie, bo wszyscy wiedzą w Trzciance, że pan najlepsze robi przecież wpisy na Facebooku i naprawdę pan by sobie z tym doskonale poradził. Naprawdę jestem, no znowu w jakiś sposób, nie wiem, czy pominięty, czy ja chciałem wam radnym przekazać taką informację, tak? Może my nie jesteśmy godni tego, żeby, mało tego, nie wiemy jak się toczyły rozmowy. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wrażenie, że jak pan burmistrz tam pojedzie, to pewnie mówi, że ta rada to taka tam właściwie, to nie jest do ten, godna uwagi. Nie zgadzam się z tym, ponieważ to jest uderzenie w każdego jednego radnego, jak tutaj siedzimy. Powinniśmy o tym wiedzieć i naprawdę do pana apeluję, że jeżeli będzie pan organizował tutaj spotkanie, daj panu Boże, żeby pan zorganizował spotkanie z włodarzami Lertę, to też żebyśmy się nie musieli dowiadywać, też, żebyśmy się nie musieli dowiadywać tego z internetu, tak, z Facebooka, tylko po prostu, żeby pan, no nie wiem, rzucił taką informację. Pan tutaj mówi, przewodniczący Rady, Rada Miejska Trzcianki, fajnie, rzeczywiście, zrobił pan teraz zaproszenia na 11 listopada. Burmistrz Trzcianki razem z Radą Miejską Trzcianki. Słucham też radnych, no może z wami konsultował, jak się mają odbyć te obchody. Bo przecież sami wcześniej mówiliśmy, tak, że godzina 16 czy 17 to trochę za późno i warto byłoby zrobić takie obchody troszeczkę nieco wcześniej, żeby, nie wiem, za dnia stanąć w pełnym blasku, powiedzmy, światła dziennego. Zostało to w jakiś sposób, rzeczywiście, no, rada została zdeptana, spłaszczona tutaj do poziomu, nie wiem, jesteśmy dwoma organami, tak, w jakimś stopniu, tak, powinniśmy tutaj ze sobą współpracować. Mam z panem burmistrzem kontakt tylko właśnie w takiej sytuacji, na sesji, ewentualnie gdzieś na jakiejś uroczystości. Naprawdę nie rozumiem, jeżeli chodzi o ten wyjazd, naprawdę nie rozumiem, bo pytałem się, dopytywałem, przyszło rzeczywiście zaproszenie do burmistrza i to burmistrz ustanowił taką delegację, nie inną. Zostawiam was tutaj radnych z tym wszystkim ze swojej strony. Dziękuję bardzo,
A poza tym mam nadzieję, że film chociaż dobrze wyszedł i widziałem, że naprawdę fajna sprawa. Dziękuję. Dobrze. Szanowni Państwo, informacja o pismach adresowanych do Rady Miejskiej Trzcianki. Już jak tutaj wiemy, że wpłynie pewnie do Państwa jutro to pismo od Pana Burmistrza w sprawie uchwały. Otrzymaliśmy również informację od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poznaniu-Jeżyce. Jak zresztą pewnie dostaliście również to na SS. Nie wiem, czy to czytać. No dobrze. Wpłynęła skarga do Rady skarga to jest od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rzeczypospolitej Polskiej. Musimy się zająć, przełożyłem tą skargę oczywiście do odpowiedniej komisji. Oraz, szanowni radni, otrzymaliśmy właśnie zaproszenia na celebrowanie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Polskę, nasz kraj. Dobra, to by było tutaj akurat w tym punkcie na tyle. Przechodzimy do kolejnego punktu, 15. Interpelacja, wnioski, zapytania radnych oraz sołtysów. Proszę bardzo, pan radny Adam Plankiewicz, proszę. Dziękuję. Ja mam takie pytanie techniczne, bo na komisji społecznej składaliśmy wniosek o oficjalne stanowisko Rady do Starostwa Powiatowego, jeżeli chodzi o tematy, które są związane z naszymi osobami niepełnosprawnymi, czyli przygotowanie obiektów i tak dalej. To miało być wspólne stanowisko i mam takie pytanie do pana w sumie przewodniczącego. Ten wniosek powinien do pana... Nie mam takiego wniosku, jakby był, to byśmy już... Okej, to jedno. To jedno, to może zaraz gdzieś tam poza protokołem gdzieś porozmawiamy. Tak, wczoraj było. To raz, a dwa to... Druga sprawa, w sumie bardziej prośby do nas wszystkich, bo prosiłbym Państwa o więcej szacunku do siebie, bo przykro się patrzy, jak wychodzi ktoś na mównicę, jak przed chwilą na przykład Robert, albo wcześniej pani radna Janina i są podczas tych wypowiedzi, to są ważne tematy, to nie są błahe tematy, bo tu nikt nie wychodzi opowiedzieć kawału, tylko porusza tematy bardzo ważne dla naszych mieszkańców. Jedni z radnych mogą podchodzić do tego sobie olepczo, drudzy bardziej poważnie, ale komentarze i parskanie gdzieś tam pod nosem sobie i komentowanie tych słów jest chyba nie na miejscu, na salę sesyjną, to nie wiem, bardziej chyba gdzieś na podwórku nie powinniśmy się tak zachowywać. I to moja taka prośba do nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Pani radna Jadwiga Durejko, proszę. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. 2 tygodnie w siedlisku była zatruta woda. Musieliśmy kupować wodę, żeby pić. Ja nie widziałam, żeby beczkowóz był, który by nam po prostu dał możliwość spożywania wody. To jedno, a drugie, ja bardzo proszę o wyjaśnienie, co było przyczyną tej, bo jest ogólne oburzenie, ponieważ na wsi, że ciągle obciąża się rolników, że wylewają i tak dalej. Mają, gnojowice mają obowiązek wylewania i jeżeli rzeczywiście to jest przyczyna, to znaczy, że mamy nieszczelny wodociąg. Dlatego bardzo bym chciała, żeby tą sprawę wyjaśnić. Jednocześnie jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu, co się dzieje, że w Zwicku jest taka strata? Dziękuję. Minusowy wynik otrzymaliśmy na zakończenie. Pan burmistrz od razu, tak, proszę. Szanowni Państwo, powodem, dla którego woda była nie tyle niezdatna do spożycia, co zdatna do spożycia po przegotowaniu, był komunikat sanepidu po badaniach tej wody. Ten komunikat faktycznie utrzymywał się dosyć długo ze względu na oczekiwanie na powtórne badania, a powtórne badania jeszcze jakby te zanieczyszczenia wykazały, wobec czego zrobione były jeszcze drugie, trzecie badania de facto.
po których ten komunikat sanepidu został zmieniony i woda już nadaje się do spożycia. Natomiast, żeby było jasne, woda nie była zatruta, tylko nie spełniała norm jakościowych dla tej wody, która powinna znajdować się w wodociągach. Można było wodę spożywać po przegotowaniu. Czy to nie jest analogiczna sytuacja do tej, która miała miejsce w 2019 roku, kiedy faktycznie nie wolno było tej wody spożywać, nadawała się tylko do spłuczek i podstawiane były beczkowozy. A propos, beczkowozy też były postawiane przez Zakład Inżynierii Komunalnej i w tej sytuacji, chociaż woda nadawała się do spożycia po przegotowaniu. Przeprowadzone zostało czyszczenie sieci, które wyeliminowało jakby ten problem. Na jak długo tego nie jesteśmy w stanie określić. Na sieci są dosyć duże straty wody. Mogą się pojawiać jakieś dzikie przyłączenia tam, które trzeba po prostu systematycznie eliminować i to też jakby jest zadaniem Zakładu Inżynierii Komunalnej, żeby doprowadzić do tego, żeby te straty wody nie powstawały i żeby nie było przypadku takich, w których ktoś no, nielegalnie przyłączył się do sieci i być może w ten sposób zanieczyścił tę wodę. Źródło wody, studnia nie była jakby tutaj niczym skażona i nie były to takie jakby skażenia, które by powodowały konieczność jakby komunikatu o zakazie spożywania tej wody. A co do wyniku finansowego spółki, to odpowiedź jest bardzo prosta. Przez dłuższy czas Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie nie akceptowało podwyżek, które wynikały z kosztów prowadzonej działalności. Dużym kosztem prowadzonej działalności jest chociażby energia elektryczna dla takiego podmiotu. Wzrastały w międzyczasie też płaca minimalna i jej pochodne, a nie było zgody Wód Polskich na to, ażeby te stawki no, zracjonalizować i podnieść do poziomu, który by pokrywał koszty. Wobec czego przez dłuższy okres ZIK pokrywał te koszty z majątku własnego i wykazał stratę i wykaże tę stratę jeszcze w tym roku, bo do połowy roku te stawki nadal nie były zaakceptowane. W połowie roku Wody Polskie zatwierdziły stawki dla Zakładu Inżynierii Komunalnej i od lipca odpowiadają one kosztom ponoszonej czy prowadzonej działalności. Wobec czego za pierwszą połowę roku nadal występuje strata, która no siłą rzeczy nie zostanie zniwelowana do końca roku, bo ZIK nie nadrabia jakoś tutaj zawyżoną stawką, bo Wody Polskie i tak nie pozwoliły na takie podniesienie tych stawek i w tym roku również wykaże zdecydowaną wysoką stratę, no ale z prostego powodu, że przez pół roku operował na stawkach starych, które nie odpowiadały wzrostowi kosztów. Jeszcze raz tutaj pani Jadwiga dopytuje, tak? Ponieważ panie burmistrz, pan mówi, że woda nie była zatruta, sama osobiście przeżyłam nieprzyjemne historie w związku z tym i moja rodzina, a nie do wszystkiego się przygotuje wody, a także po prostu to, bo to taka idzie informacja, jakby nie była woda zatruta i po prostu, bo aby my mieliśmy po prostu coli, tak? Bakterie coli. Dziękuję. No taki był właśnie, to jest, ja czytam pani komunikat sanepidu. Woda nadaje się do spożycia po przygotowaniu. Nie, taki był komunikat. Nie było komunikatu, że woda nie spełnia norm. Nadaje się do spożycia po przygotowaniu. No, była woda zanieczyszczona w sposób taki, który sanepid zmusił do tego, żeby wydać komunikat o tym, że woda nie nadaje się do spożycia bez przygotowania. To może tylko w tym miejscu zabiorę głos. Problemem akurat tutaj może być gdzieś funkcjonujące ujęcia prywatne, które są podłączone do sieci i one mogą czasami spowodować pompowanie wody. Dlatego tutaj jest na pewno duża rola właśnie zakładu ZIK-u, który powinien właśnie takie ujęcia już odłączyć całkowicie, bo tak jest. Jeżeli się gdzieś kładzie wodociąg, to ludzie z reguły sobie zatrzymują swoje hydrofory, gdzieś tam wpinają w układ, natomiast nie do końca jest to legalne, ale takie sytuacje się zdarzają i wtedy właśnie mamy tutaj problem.
Dobrze, pani radna już wszystko? Tak, dobrze, to jeszcze... Jeszcze proszę bardzo. Ja ciągle wracam do tych rozwolnień, które nas, że tak powiem, gnębiły cały czas. Panie burmistrzu, ogłoszenia były w internecie. My znaliśmy... No, ale gdzie były wywieszane? Bo właśnie ja miałam skargę takich pani starszych, że one nie wiedziały, gdzie one miały się dowiedzieć. Ale dopiero mówiliśmy, żeby nie przeszkadzać. No. To znaczy tak, żeby wyjaśnić tą sprawę do końca, to proszę wymienić, gdzie było informowane, to ja wtedy powiem po prostu. Dobrze? Żeby to było jasno, czytelnie, wyraźnie, żeby osoby, które nie mają internetu, żeby po prostu nie korzystają. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski, zapytania? Nie widzę w takim razie w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Dziękuję wszystkim za udział. Zamykam sesję.